Tak jest. Dobra. No, zwyczajowo jest też tak, że nie mówię, kiedy zaczynamy, a potem zawsze sobie myślę, żeby zrobić jakieś spytne intro, ale przerasta mnie to. To możesz zrobić jak youtuberze, wyciąć coś ze środka i zrobić, aha, kurwa, tak będzie śmiesznie. No, jakieś takie, jeszcze wstawić w opis kontrowersyjne, albo popłakała się. I że jeszcze o gościnie będzie patrzeć. No to wiadomo. Właściwie w tym momencie możesz automatycznie liczyć, że jesteś w karcie na czasie. Tam z elitą. Stop nagrania. Tak, tak. A propos, jesteśmy właśnie w, mogę chyba zdradzić, że jesteśmy w biurze twojej Zajbacu, twojej organizacji. Tak jest. Której też między innymi tutaj powstawały bardzo, moim zdaniem, niedoceniona seria, podsumowanie klasyki filmowej. I właśnie nie wiem, dlaczego ona jest taka niedoceniona, bo coś tam musiał się spierdolić z algorytmami, szczerze mówiąc. Na pewno, to nie jest nasza wina. Nie, w tym wypadku naprawdę to nie jest nasza wina, bo to było zajebiste i coś się spierdoliło. Albo to zostało, znaczy tak, bo tam, dobra, nie ma co wchodzić w technikalia. Seria nazywała się, jak to się nazywało? Może to jest ten problem, że nie wymyśliliśmy chwytliwej nazwy. Nie, no było zajebiste, bo... Podsumowanie klasyki filmowej. Tak jest, czyli w 5-sekundowym filmie masz streszczenie całego filmu, całego potężnego dzieła fabularnego. Mhm. A nie wyszło moim zdaniem do tego, że Jasiek wrzucił to w innym formacie na Instagrama, zamiast w kwadracie w pionie i do tego się spierdolił. No jasne, że to jego wina. Oczywiście, że tak. Jak w ogóle nie, ja odruchowo. Chciał dobrze. Odruchowo, jak mnie w sądzie nawet pytają, to, dlaczego pan... Wysoki sądzie, tam był Jasiek. Tak. Dlaczego pan podpalał altanki na ROD? Ja mówię, Jasiek w złym formacie wrzucił. Ale nie, to też jest w znaczeniu takim, że rzeczywiście to, co powiedziałeś, że... w sumie nie dość, że jesteśmy w biurze, to też jesteśmy w tym momencie trochę w twojej ekspertyzie, ponieważ zajmujesz się też tym, jak nagrania w internecie działają. Czyli co sprawia, że one są sukcesem albo nie są. Bo to jest jakieś takie chyba dążenie większości w tym momencie osób, które coś robi do internetu, żeby to było powszechnie oglądane, prawda? Tak. Tak, natomiast... To się da skwantyfikować jakoś? Jest, tylko że to jest tak, że sam Google, czyli też YouTube jest super sprytny, bo podobnie jak Facebook zmienia zasady, ale nie mówi o tym, że zmienia zasady. I kiedy ludzie, którzy są super social media ninja, odkrywają te zasady, to dosłownie w tym momencie okazuje się, że zasady się zmieniają i znowu są w dupie. Tak, jak mój ziomek, co myślał, że wiesz, jak była ta... że niska szkodliwość czynu, nie? I ona była swego czasu tam chyba 500 zł. Tak, i zajebał za 520. Nie, a on zajebał, a potem obniżyli chyba do 300. I on wiesz, konsekwentnie kradł za 290, tam wiesz, 400 zł, żeby go nie dojebali. I oni mówią, nie, teraz jest 299 z podatkiem. On tak mówi, właśnie na zrządku korzystuje. Myślałem, że jest na stare zasady. Ja pamiętam, jak w siatkówce się zmieniły zasady. Jezus tak. Maria. Jezu, ale to jest kompletnie inna gra wtedy była. Tak, ja pamiętam, że jako dziecko wkurwiałem się i frustrowałem. I ja to pamiętam, z dzieciństwa nie pamiętam zbyt wiele rzeczy, ale to pamiętam. Jasne. Że oglądam i kurwa, widzę, że oni wbijają tę piłkę w obrębie pola przeciwnika, tak? Mhm, tak? To dlaczego kurwa nie ma punktu? I doszło do tego, że ja... to jest tak, bo nie wiedziałem, że punkt możesz zdobywać tylko przy swoim serwie, co jest popierdolone. Jasne. Ale jakie to było frustrujące, kiedy oglądasz, kibicujesz tej drużynie, widzisz, że wygrywają i nie wiesz, dlaczego ten wynik się nie zmienia. Rozumiesz? Taka frustracja jak... No jak idziesz na wybory, wrzucasz swój głos i kurwa nic się nie zmienia. Rozumiesz? Dlaczego tak. To się nie zmienia? Dlaczego? Ale to musi być szczególnie irytujące w momencie, jak jest taka super wymiana, 15 uderzeń, no, wiesz, tak. Typ tam Nikola Grbić biegnie pod koniec drugiej na pole przeciwnika, tam wali przewrotę i koleś wali główką. Uwaga, zagrywać. Dokładnie tak było. Także tak rzeczywiście są wzory na algorytm YouTube'a. A prawda jest taka, że jest jedna główna zasada i ona w zasadzie ustawia całą resztę. To jest regularna publikacja. Tak. I to wszystko, bo YouTube jest, algorytm YouTube'a jest strasznie upierdliwy. To jest taki faszysta, który szybko się obraża. I jeżeli... Tak, ogólnie faszystów znamy z tego, że dość szybko się obrażają. No, dużo cierpliwości nie mieli to i to drugie. I
to drugie. że dobrze się ubierali. Ale nie waż się znieważyć ich ubiór, to wtedy... No Hugo Boss zrobił robotę. No. I jak wrzucasz regularnie, to spoko. Wystarczy, że przez dwa tygodnie nie zrobisz sobie przerwę, to tak. Wtedy obraża się na zasadzie, ty kurwo, nie dostarczysz mi, wiesz. Jest jak taki, jest jakiś punkt, który, wiesz, obraża się na dealera. Nie ma dostawy, no to chuj, nie dostaniesz nic w zamian. I obcina ci wszystko. To raczej, chyba raczej jak dealer, który się obraża na ćpuna. Oj, nie wiem, czy dealerzy się obrażają na ćpuna. No nie powinni, właśnie. No właśnie, to jest, bo dealer to jest też misja społeczna, to jest funkcja, która jest bardzo ważna. To trzeba mieć ten, to nie jest fach, który każdy może wykonywać, bo niektórzy myślą, że do tego trzeba mieć, wiesz, orient, trzeba mieć oczy dookoła głowy, znajomości i dobry samochód. Ja kiedyś mieszkałem w takim mieszkaniu dwupoziomowym, gdzie wynajmowałem ja z kumplem, ale mieszkał jeszcze oprócz tego gej, którego chłopak miał dziewczynę, koleżanka, która była erotomanką, mitoman. Pomieszkiwały u nas jeszcze też dwie modelki, które przyjeżdżały na castingi i one ściągały dealera i jego hurtownika. Już wypadli z branży, także mogę powiedzieć, że to był Tygrys i Sieniek. Dobra. I... Mogę? Kurwa, nie wiem. Nominowa... A co, zależy, co robią teraz. Jak jeden jest komornikiem, a drugi jest posłem. No okej, jest to prawdopodobne. I wtedy właśnie trochę rzuciłem okiem na, że tak powiem, kuchnię dealerską i powiem szczerze, że to akurat byli tacy dobrzy dealerzy, tacy, tak. Wiesz. Z ręką na dłoni i dobre chłopaki były. Do, z ręką na dłoni, mu powiadam. Czyli co, pocierali nimi? Nie, no wiesz, tutaj banknocik, tutaj druga dłoń. Coś między nimi było tymi szkitami. Ja nigdy tego nie umiałem robić. To jest takie kurwa... To jest ekwilibrystyka. Ja nie jestem zwolennikiem jakkolwiek tego, że jakaś haplogrupa ma przewagę w niektórych elementach życia społecznego, ale uważam, że biali ludzie nie potrafią dealować. Znaczy się kupować u dealerów. Po prostu jest to niezręczne. Ja szczerze mówiąc nigdy nie byłem czarny, więc nie mam punktu odniesienia, ale... Jeszcze daj czas, człowiek się zmienia. Ja wiem. Mentalnie już trochę tak. Nie, dlatego ja się dogaduję po prostu jakoś inaczej. No ale tak, rzeczywiście, jest to trudne. Jako biali ludzie wydaje mi się, że mamy z tym problemy. No kurwa, nie jest lekko być. No dobra, może nie ta rozmowa, no. Ale wracając jeszcze raz na chwilę do tego, gdzieś ten. Bo to jest, wiesz, znaczenie, że YouTube ma pewne wymagania do osób, które zamieszczają u nich. I niektórzy to mylą z tym, że wiesz, jakim prawem YouTube. Przecież powinien udostępniać swoją platformę na zasadach ogólnych dla wszystkich. Równych. To jest takie pierdolenie. Swego czasu było wielkie oburzenie w gronie stand-uperów na temat tego, że gdzie są moje zasięgi z Facebooka? Wrzucam na Facebooka, mam 20 tysięcy fanów i nagle tylko zasięg 2 tysiące ludzi. Dlaczego to jest nieuczciwe i tak dalej? Kurwa mać. Facebook, YouTube i inne platformy działają na pewnych zasadach. Współpracując z nimi, korzystając z nich, zgadzasz się na te zasady. Tak. No to nie możesz się pluć, że o Boże, zasady mi nie pasują. Jak ci nie pasują, no to idź gdzieś indziej. Zasada jest prosta. I w obrębie Facebooka i YouTube'a ten content musi być atrakcyjny. Jeżeli jest atrakcyjny, no to proszę bardzo, świat stoi przed tobą otworem. Jeżeli to jest średnio atrakcyjne, no to automatycznie będziesz miał obcinane zasięgi. No i tyle. No i tak samo chodzi o regularność. No jeżeli jesteś regularny i ten twój content wywołuje jakieś interakcje, to proszę bardzo, no masz jak pączek w maśle. Tak, tylko wiesz, niektórzy ponownie, nie wiem, kim są ci niektórzy. Zawsze używam sformułowania, niektórzy powiedzą, no nie mam pojęcia, kto tak mówi. Ja tak ubieram. Jeśli spotkamy przypadkowego przechodnia. No dawaj, to na ulicę pójdziemy, zwłaszcza koło tej budowy, to ci powiedzą, ale nie, no po prostu, żeby przedstawić tylko, a ja wiesz, że mam, lubię się pokłócić, nie, tak jakoś, albo chociaż podyskutować, tak dla higieny myśli, nie? Czasami pomyśleć sobie inaczej. Ja niestety też tak mam, dlatego się... Tak, dlatego są chryje często. Dlatego. Ale póki to jest, wiesz, all of love, ale kwestia jest taka, że jeżeli na przykład założymy, że okej, byłoby to faktycznie, gdyby firmy takie jak Google i pozostałe literki z GAFA nie miały takiej pozycji, którą sobie wypracowały stosując pewne metody, wtedy wraz z osiągnięciem quasi monopolistycznego takiego już modelu, no, mamy też odpowiedzialność, którą musimy ponosić. Zwłaszcza, że oni nie handlują tylko... Ale oni mają odpowiedzialność przed swoimi akcjonariuszami. I ona jest i wyższa wobec tego, którzy są, bo to są ich klienci. Tak, ale bo to jest takie kurwa podejście na zasadzie, dlaczego świat nie działa według moich reguł? Dlatego, że kurwa twój świat działa według twoich reguł. Nie można żądać od Google'a czy od Facebooka, żeby
przepraszam, żeby przestał myśleć o swoich akcjonariuszach albo przestał myśleć o swoich zyskach. No kurwa, no bez przesady. No to jest ich główny priorytet. Po to, co zostało powołane. Nie pójdziesz do, nie poszedłbyś do matki Teresy, pytając, dlaczego na przykład nie korzysta ze swoich talentów, sprzedając elektryczne szczoteczki. No jest, jej idea działania jest zupełnie inna i trzyma się czegoś innego. Dlatego ja ich jak najbardziej rozumiem. Co robią, to robią. Można się z nimi zgadzać albo nie, ale dbają o swój interes i o to w tym chodzi. No na to też trzeba przyznać, że dość ciężko krytykować, korzystając jednocześnie z tych dobrodziejstw, ale to jest taka wielowątkowa sprawa, prawda, bo to są filmy, które jednak niedawno właśnie wczytałem, nie wiem, czy to albo to w książce, albo gdzieś w internecie ktoś coś się przysapał. Nie rozróżniam już tych źródeł. Że wiesz, że mylimy po prostu z tym, że oni te firmy jakby traktują nas jako klientów. Nie, nie, dla nich nie bardzo jesteśmy klientami, nie, jesteśmy produktem. My jesteśmy produktem. Tak. Klientami dla nich są te marki, które wykupują reklamę. Dlatego ludziom się trochę popierdoliło i patrzą na świat pod kątem swoich wytycznych, swoich zasad, kiedy zapominają, że no niestety to tak nie działa. Ale żeby nie było, że to jest jakiś gigantyczny turbomoloch, którego nie da się w żaden sposób naruszyć i tak dalej. Mołotowy na przykład bardzo pomagają. Mołotow, no trochę już nie ta epoka. Ale po pierwsze, oni muszą się zgadzać mimo wszystko z opinią. Przecież ten typ, który był głosem map Google'a, dzwonili go. Po czym przez 2-3 kolejne dni dostali tyle zwrotnych informacji od ludzi, że co wy odpierdalacie, ten typ ma wrócić. Że go zaprosili z powrotem. Tak, ale, że wrócił. Ale nie, właśnie miał wrócić, ale nie dotarł, bo nie wiedział jak. Bo kierował się zawsze na północ. Ja pierdolę. Nie dotarł, po prostu włączył... A z drugiej strony też, dobra, korpo, ale też trzeba im przybić piątkę za to, że rzeczywiście zrobili masę pracy teraz pod kątem wychwytywania fake newsów i weryfikacji tego. I to jest bardzo spoko. Tylko, że to też nie wyniknęło z ich altruizmu i nie wyszło z ich dobroci serca, tylko z tego, że rynek zareagował, że słuchajcie, jeżeli macie być wiarygodni, no to dbajcie o tą wiarygodność, czyli wprowadźcie takie obostrzenia, no i zrobili to. No, tutaj można by zadać pytanie kolejne, czy tylko dlatego się poprawiają ze względu na to, że im się to opłaca? Czy oczywiście, są tam, że tak. No jest niby jakaś tam zapisana w zasadach Google'a, która po cichu została skreślona, taki postulat, żeby nie być złym. W ogóle bardzo mi się to podoba. Don't be evil. Trzeba ci powiedzieć? Okej. Okay. No naprawdę, jednych z takich ich credo to jest to. Ale to podejrzewam, że to jeszcze było z czasów początków, bo teraz jesteśmy na przykład, tak jak wspominałeś, jesteśmy w biurze tej agencji, którą założyłem z kumplem i agencji reklamowej. Tego nie powiedziałem. że jesteśmy w biurze, powiedziałeś. Jestem tylko, że w biurze. Do czego zmierzam? Do tego, że my na początku mieliśmy też pisane takie trzy piękne zasady. Tak, pierwsza zasada, nie reklamujemy produktów, które stoją w sprzeczności z naszym sumieniem. Druga zasada, każdy się zrzuca na wór. Tak, a trzecia, nie, tylko ja tućpam. A trzecia zasada, że przede wszystkim pracujemy tylko po to, żeby wiesz, żeby mieć komfort życia i rodzina przede wszystkim, czas wolny przede wszystkim i tak dalej. Wszystkie zasady. A ile trwało, zanim była weryfikacja zasad? Wiesz co, weryfikacja zasad tego, że pracujemy po to, żeby mieć czas wolny, to dosyć szybko strzeliło. Ale to, że nie reklamujemy produktów, które stoją w sprzeczności, nadal działa, bo na przykład Maciek, mój wspólnik, nie tknie się żadnej reklamy alkoholu, a ja na przykład nie tknę się reklamy słodyczy, bo po co tuczyć dzieciaki, skoro i tak są grubasami. Racja, zgadza się. Grubasów. To jest ten, ogłoszenie społeczne było od wiedźm na całym świecie. Nie, ale to jest interesujące, bo zwykle jeżeli się kojarzy jakkolwiek działalność marketingową, to raczej z tym, że wiesz, białe skarpety, amfetamina na rynku, lata 90. Ale tak było, no, tylko że my w ogóle budujemy się w sprzeczności do całości tego rynku, bo prawda jest taka, że to, co się odpierdala, jest po prostu niewiarygodne. Po pierwsze, ja nie wiedziałem, że może istnieć na Ziemi, na tym świecie, na tej Ziemi, zbiorowisko ludzi, którzy mogą mieć bardziej wypierdolone ego niż stand-uperzy. I okazało się, że się da. I to jest świat reklamy. No na to jest tak, jak stand-uperzy tam to są starzyści, dosłownie. Starzyści przy tym, co oni odpierdalają ze swoim ego. I dlatego my stoimy w sprzeczności do tego. I mówimy szczerze, w sensie, jeżeli na przykład widzimy się z klientem, to nie pucujemy się, że o Boże, my jesteśmy tacy. Mówimy wprost, mamy takie braki, jest nas pięciu w biurze, ale dzięki temu możemy się skupić całości na was. No nie, ja nie, o kurwa, pierwszy raz nam coś takiego
mówi, że wie, że rzeczywiście będziemy pracować tylko i wyłącznie no wiesz, z nami. Problemem, nie chcę tutaj brać jakiejkolwiek większości w nawias, ale wiesz, jeżeli pracujesz w reklamie, no to jednak elementem tej pracy jest takie trochę pompowanie rzeczywistości. Ciężko też wyłączyć ten styl. Właśnie nie, właśnie można, bo ci klienci, których zdobyliśmy, zdobyliśmy ich przez to, że byliśmy dokładnie o 180 stopni wobec tego, co robią inni. Czyli zamiast pompować, mówiliśmy wprost, mamy takie i takie słabości, ale jesteśmy szczerzy. O kurwa, pierwszy raz jest ktoś, kto jest ze mną szczery, bierzemy was. Po prostu zdobyliśmy ich szczerością, mówiąc wprost, a nie pompując, wiesz, jacy to jesteśmy wyjebani, już chciałem rzucać nazwami. Ostatnio tak mnie kurwa jeden typ striggerował. O pierdole, przy rozdaniu, takiej nagrody. Była ta, był ten jubel, też tak chciałem pogratulować, bardzo elegancki ten. Gdzie stoi tutaj? Gdzieś nie ma, bo to trzeba było kupić, stwierdziliśmy, że jebać trzeba kupić? Tak, jak wygrywasz nagrodę, musisz kupić statuetkę. To stwierdziliśmy, że kurwa, wystarczy nam logo. Nie słyszałem jeszcze o takiej sytuacji. No. Czy to jest powszechne? Tak jest na Mistrzostwach Świata? Nie wiem, nie wiem. To jest pierwszy raz. Trzymać. Pierwszy raz, kiedy coś takiego jebani się zdarzyło. Pani. No. Niesamowite. Jeszcze jedna rzecz. Fajnie, jakby była cena na dole. To jest dosłownie definicja tego, czym to kurwa jest. No, pucowanie się nawzajem i tego. No najpewniej te reklamy są też na zasadach komercyjnych. Firma, która je organizuje, nie robi tego z dobroci serca. Coś czuję, nie? Tam jest mało dobroci serca. Najfajniejsze jest... A dobra, mniejsze z tym. No, nie, bo to nie jest kwestia, którą chciałem poruszyć. Bardziej druga strona jej. Bo... Ale czekaj, zrobimy sobie przerwę. W sumie jak jesteśmy w temacie, bo sponsor dzisiejszy audycji. Nie podamy nazwy, ale... Ale możemy, możemy podać smak. Tak, moi drodzy, energetyk. Popatrz, jest oznaczony imieniem, nazwiskiem znanego boksera. Dariusz M., pseudonim Michalczewski. Tak, przegonił Tiger. Pozdrowienia serdeczne i nowy napój, który się nazywa... Szeryf. Szeryf, moi drodzy. Tak. Jest o smaku... Whisky z kolą. I to jest energetyk, to nie jest napój alkoholowy. Uwaga, komisyjne otwarcie. I komisyjne sierpnięcie. Czekaj, pozwolisz, że pierwszego wezmę? Teraz ja nie mogę już drugiego, bo wziąłem z puchy. O rany, ale kum. Ej, ale wali jak whisky z kolą, rzeczywiście, tylko... Ja w ogóle strasznie nie lubię łychy, dlatego... Wali jak stara kola, skwaśniała trochę. O kurwa! O ja pierdolę. Będzie ciężko to zerować. Przecież to jakby ktoś wziął kolę, ten łychę z sokiem cytrynowym. Tak, nie, to wali jakbyś na podstawie polokoktyl zmieszał z dark whisky z tego. Ciekawi mnie, co mieli wiesz, w głowie ludzie, którzy to dopuścili, w sensie ktoś to testował i stwierdził, kurwa, ale to jest dobre. Minister zdrowia. Osobiście przyklepał, to był jego... Minister zdrowia i energii społecznej. Także dziękujemy naszemu sponsorowi, marce Tiger, za to, że... Jesteście wspaniali po prostu. Nie zmieniajcie się. Nigdy. Róbcie kolejne takie. A pamiętasz ten napój Super Ruchacz? Tak, on dalej jeszcze funkcjonuje. No kurwa, niestety. To jest tak straszliwe gówno. Najlepsze jest to, że... Pierwszy napój, który od razu trafia do materiału dowodowego w kilku postępowaniach. W zasadzie na miejscu znaleziono puszki Super Ruchacza. Sprawa rozwiązana. Nie fatygujcie sędziego. Na miejscu, kurwa, więziarka leci do, wiesz, typa wiozą do sądu i dostaje telefon, co, na miejscu? I z pomostu, kurwa. Sędzia Drecz, kurwa, bo mi się skleiło z ruchacza. Sędzia Drecz. A w ogóle to byli tacy debile ci od Super Ruchacza, że chcieli tak wjechać z buta, że jesteśmy tacy kontrowersyjni, po czym kiedy spotkali się z odpowiedzią rynku, że chyba was pojebało, to zaczęli się tłumaczyć, że o, bo to jest dla ludzi z dystansem, wy nie macie dystansu, no kurwa, do czego dystansu? Jest to zwyczajowa metoda, jeżeli żart nie wszedł, to powiedzieć, że ludzie po prostu... Ludzie nie dojrzeli do tego. Tak. Ludzie wygląda na to, że dojrzewają bardzo powoli do takich... bardzo postępowych pomysłów, jak napój Super Ruchacz, ale nie, bo chciałem cię spytać właśnie o, wspomniałeś o ego osób, które zajmują się stand-upem, no, ono jest wiadome, jest potężne, no ono wynika, z czego myślisz, że z tego, że ono tak często buzuje, tak ciężko je schować? Ja w ogóle jestem w tej chwili na drugiej terapii. I tam bardzo dużo czasu spędzamy właśnie... Ale na długiej czy na drugiej? Na drugiej, ale obydwie są długie. Dobra. Pierwsza była roczna. Ta druga też jest długa. Tej druga jest długa. I tam jakbyś pierwszą na gole zjebałem, muszę teraz drugą, bo... I tam sporo czasu właśnie spędzamy teraz na takiej, że tak powiem, jakby to nazwać teorii, jeżeli chodzi o osobowości z rysem narcystycznym, psychopatycznym i tak dalej. Tak.
I w skrócie. Te osobowości to super ruchacz się nazywa. Super ruchacz jest. Super ruchacz byłby taką osobowością z rysem bardzo mocno narcystycznym. Na terapię i tak. Zdiagnozowałeś u pana? Super ruchacza. I wtedy wchodzi ten sędzia. Kurwa. Jestem. Przeładowuje broń na miejscu. Tu nie ma co leczyć. Powinni położyć mu rękę na ramieniu i powiedzieć, przykro mi, ma pan super ruchacza. Nie ma pan myśli. O Jezu. Nie, ale przepraszam, w ogóle w takim momencie chciałem się odsłonić. Ale właśnie, nie odsłonić. No. Właśnie o to chodzi, że z dystansem podchodzę tak. Teraz do tego wszystkiego. Prawda jest taka, że jeżeli ktoś wychodzi na scenę, jest sam, nie ma żadnego wsparcia i oczekuje, że ludzie będą go słuchali i oczekuje jakiejś reakcji od nich i wystawia się w ten sposób, no to nie jest to całkowicie naturalne z naszym, no po prostu z naszą naturą. No. Tak. Jesteśmy ssakami stadnymi, raczej powinniśmy się trzymać stada, gdzieś tam się schować z boku i zbierać koniczne. A to, co kieruje tymi ludźmi, no to jest masa, kurwa, jest tego od groma. Ja na przykład robię to dlatego, że uwielbiam ten taki miks tego wszystkiego, co się, tych wszystkich hormonów, które ci się wdziały. Serotonina, endorfiny i cała ta reszta. Tak zwana miks klapa. Okej, nie znałem. A są, wiesz, są ludzie tacy jak Krzysztof Jans, którzy wychodzą tylko dlatego, że kurwa muszą być uwielbiani przez innych i jak ktoś nie spojrzy na tego frajera raz w tygodniu, to kurwa będzie go wątroba bolała. Wytniemy frajera. Nie, no tak. Niech wie o tym, masz rację. Bo wtedy będzie można zidentyfikować się. Prawda jest taka, że każdym kieruje... A tym, co kieruje tobą? Dlaczego to robisz? Kurde, pieniądze. Ja pytam poważnie. Nie, no nie wiem, z odruchu. Gówno tam odruchu, no. Jaki masz powód? Teraz mam problem, żeby sobie jakoś tak... Masz rację, ten element emocjonalny jest na pewno tam duży. Zresztą ja odkąd pamiętam, ja się, wiesz, lubiłem rozśmieszać ludzi i tak w ten sposób zyskiwać ich aprobatę. Czyli taki rys narcystyczny. No zdecydowanie, tak. No ja tak samo, ja pamiętam, pierwszą rzecz, jaką pamiętam z dzieciństwa, to to, że jak było jakieś spotkanie rodziców, to wiesz, brali mnie, bo akurat powiem coś śmiesznego, tak. Pierdolne coś i wiesz. A też tak było super. U ciebie, że taka ta dyskusja zdawała się taka szybka i było tyle tych osób, że musiałeś wstrzelić się w odpowiednio, żeby tak trochę, już trzeba było timing trenować. Tak. Tam już było ćwiczenie timingu, a poza tym pierwsze puenty i to wjeżdżały, wiesz, tak z buta, że grubo. Najlepsze było, jak ktoś powiedział słabą historię, oczekiwałeś raz, dwa, trzy i ba-da-ba-da-ba! Wiesz, o co chodzi, żeby go... I niestety to też uczy okrucieństwa. Ale wiesz co, to pokazuje też, że timing jest inaczej. Mnie na przykład reklama nauczyła tego, że timing jest najważniejszy. Tak. I znaczy wcześniej jakby stand-up, gdzie dosłownie to co powtarzam ludziom, a to, co nie do końca są w stanie jakby sobie wyobrazić, to, że wystarczy, że całą długą historię spierdolisz tym, że puentę podasz dosłownie o pół sekundy za wcześnie, za późno. No pół sekundy może nie, ale sekunda robi tak gigantyczną różnicę, że może wszystko spierdolić. I potem przełożyłem to na reklamę i w montażu to na przykład widać idealnie. Tak. Masz całą długą scenę i wystarczy, że jedno zdanie na montażu przesuniesz kurwa o cztery klatki i chuj, i wszystko leży. Timing jest kluczowy. Tak, montaż pod tym względem jest tym, co chciałoby się zrobić na żywo czasami, prawda? Bo dlatego ten stand-up mi się zdaje trochę, dlaczego niektórzy twórcy, którzy się zajmują tam formą YouTube'ową, widzą, że jednak ta forma na żywo jest inna, bo tam nie masz się podeprzeć nigdy montażu. No, dlaczego tylu YouTuberów próbowało i się zesrało, jeżeli chodzi o występy na żywo, bo wyszli z założenia, że wystarczy im posiadać pięć elementów bez szóstego i te pięć zrekompensuje brak szóstego. Okazuje się, że brak jednego elementu rozwala całą tą piramidę i musieli wrócić ze sceny przed kamerą. Tak, jest to trudno, no bo zwłaszcza jak jesteś przyzwyczajony do tego, że możesz sobie tempo podkręcić do woli, nie, i wszystko uratować. Ale wracając do tego elementu, nie wiem, czy kojarzysz Gary'ego Shandlinga, tego amerykańskiego stand-upera, on też no, zmarł chyba z 10 lat temu. On tam lata 80. to były takie, wiesz, że zaczynał z całą ekipą i tam oczywiście co, no kurwa, Nowy Jork, lata 80. Ty mówię, ja sobie wezmę coś do picia. Bierz. Co się musiało dziać w latach 80. w klubie 84? 54. Chyba tak? 54. Kurde, fajnie było coś takiego tutaj otworzyć. No nie. A nie, są lustra, okej. Okay. No, co kurwa. I to też swoją drogą, przynne do teraz. No. Bardzo mi się podoba, że... Tak? O kurwa, znaczy, nie wiem. Nie wiem, nie...
Może rzeczywiście wytnę akurat ten fragment, bo nie chciałbym tu nikogo sprzedawać, ale są kluby czynne, tylko musisz znać tam kogoś i oni cię wpuszczą. Nie? No, speakeasy tak zwane, to się nazywa. Zresztą byłem kiedyś w Gdyni, w lokalu, który się nazywał Drugi Dom. On miał dwie iteracje w Gdyni i tam właśnie na zasadzie speakeasy, czyli jak się wchodziło, otwierała się zasówka, musiałeś podać hasło i dopiero wchodziłeś do klubu. To było całkiem zajebiste. Kiedyś był taki klub, nazywał się, znaczy klub, pub, nazywał się Szafa, kurwa, czy coś takiego w Warszawie. I to działało na zasadzie domówki, czyli na wejściu wpisywałeś się na listę gości, wpłacałeś hajs, za który dostawałeś kupony i całość było po prostu jedną wielką domówką. I, bo miasto nie mogło tego wtedy, wiesz, w żaden sposób zamknąć ani zlikwidować i działało dosyć długo. No kurde, to jest sprytne. Co prawda w przypadku, jeżeli ktoś komuś ukradnie portfel, trochę mniej sprytne, bo to masz srogo przejebane, ale... Ale za to ile masz przestępstw w domu? Przemoc jest domowa. To też jest plus. Gary Shandling też był, wiesz, z tą całą ekipą, to Letterman i Chevy Chase, no, niektórzy z nich odpadli tam po drodze, no nie, wiadomo, ale oni tam strasznie do nosa zapierdalali, po prostu tam kurwa było biało. I on potem przeniósł się do Los Angeles i też prowadził swój program, który w ogóle mnie bardzo zadziwił, bo on był bardzo taki refleksyjny, ale nie w sposób napuszony. I potem po czasie się tak zorientowałem, że on po prostu po tych latach tego eskapizmu takiego odpowiadanego tam poszedł w buddyzm akurat. O Boż. I tylko wyniósł z niego jedną fajną naukę, że to wiesz, że jest bardzo ciężko właśnie w tym biznesie, a mówimy o jak to dopiero tam musiało wyglądać, nie? Wszystkie kamery kurwa świata skierowane na ciebie, weź coś powiesz śmiesznego, że walka z ego jest jego podstawowym w tym momencie wyzwaniem. O stary, no to dzień dobry. Ja dopiero teraz nauczyłem się. Inaczej, ja teraz dopiero spuściłem całe powietrze ze swojego balona ego i zaczynam w jakimś sensie to wszystko od początku. Czemu pomogły otrzymane nagrody również. Oczywiście, otrzymane nagrody, których kurwa nie kupię. Nie dostaniecie moich pieniędzy. Masz nie, medal? Chodzi o kurwa, miałbym. Chodzi mi o stand-up, wiesz, bo ja dopiero teraz skumałem, że dopiero w stand-upie nauczyłem się jak mówić, a teraz muszę zdecydować, co w ogóle chcę mówić. Tak? Bo do tej pory to były, wiesz, śmieszne opowiastki, jakieś historyjki i tak dalej. Pora zaangażować się w to trochę inaczej i podejść do tego z trochę innej strony. To jest podobnie zresztą, jak ktoś wspominał, że te pierwsze 10 lat, nie? W takim, bo to nie jest... To nie jest rzecz, którą się tak szybko łapie. I te pierwsze znaczy, to 5 zależy. Lat to jest naprawdę, to są ciężkie wprawki. Znaczy tak, chodzi mi tylko o to, że wiesz, jeżeli na przykład od początku stwierdzasz, że nie wiem, no, że nie masz jakichś super ambicji na to, żeby obserwować rzeczywistość i być czujnym jej uczestnikiem, a chcesz po prostu sobie, wiesz, robić heheszki z pierdów, no to luz, spoko, no nie? Tylko chodzi mi o to, że ja po prostu... Bo, kurwa, dobra, no oglądałem się Dave'a Chappelle'a, no. Tylko, że nie mówię o jego stand-upach, mówię o tych rzeczach, które są dookoła. Na przykład wręczenie nagrody Marka Twaina, nie wiem, czy widziałeś. On też nie wykupił jej. Też kosztowała 1500 zł. To jest właśnie główny problem. I tam jest bardzo fajny rzut oka tylko na tą całą sytuację i na niego, całą sytuację stand-upową, tylko że z zupełnie innej strony. I polecam bardzo serdecznie. Znaczy, tak, tak, choć też legendarni niektórzy mogliby stwierdzić, że Chappelle powoli przesuwa się w taką stronę jak Mark Twain, czyli bardziej takiego humorysty, człowieka, który zajmuje się analizą rzeczywistości, bo wszystkie jego ostatnie materiały to są tak naprawdę takie trochę eseje na tematy społeczno-kulturalne. To prawda i coraz mniej w nich żartów i puent, natomiast kurwa, no... Szczerze, zazdroszczę im, Amerykanom, że wiesz, że oni są na tym etapie, że możesz tam wyjść na scenę i podsumować rzeczywistość i oni docenią to, że jesteś spostrzegawcy, docenią błyskotliwość, a nie będą, wiesz, czekali, gdzie jest kurwa puenta. Ale czy może to nie wynika z tego też, że jednak ich rzeczywistość jest taka dosyć złożona, a w Polsce mimo wszystko operujemy, jeżeli oni grają w szachy, to my w warcaby.
Nie zgodzę się, nie? Dlatego że jeżeli spojrzysz na to pod kątem chociażby polityki, masz dualizm. Mhm. Jeżeli spojrzysz pod kątem, no może pod kątem kulturowym, tylko widzisz, tam pod kątem kulturowym teoretycznie dzieje się dużo więcej, ale tak naprawdę jeżeli spojrzeć u nas, to też mamy całkiem spoko tygiel, mhm. tylko że on nie jest aż tak bardzo wyeksponowany. Może w mikroskali na przykład, gdybyś, mm-hmm. to zabrzmi popierdolenie głupio, co teraz powiem, ale tylko tak będzie brzmiało. Ale gdybyś na przykład pojechał na Podlasie, tak. to tam masz, jeżeli chodzi o złożoność kulturową, mniej więcej odniesienie tego, co jest stane, bo tam mm-hmm. masz, wiesz, tam masz kulturę żydowską, tam masz kulturę, która przybyła ze wschodu, tam masz prawosławie, tam masz chrześcijaństwo i tak dalej. Znaczy... I to wszystko ci się miesza w jednym kotle. Tak, chciałbym, ale to nie jest też trochę takie... Sen, który śnimy o sobie, że są te wszystkie rzeczy, no bo z całym szacunkiem, ale elementy kultury żydowskiej na Podlasiu to pewnie są ze dwa banki. Nie, 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 tylko dwa. Chodzi o to, że to jest już bardziej takie wspomnienie o tym, prawda? No. Podobnie Łemków, no już ta eradykacja, jaka była. Dobra, to może nie jest najlepszy przykład, ale no, okej, okay, inaczej, to może nie jest najbardziej aktualny przykład, ale na pewno znajdziemy u nas jakieś takie miejsca stykowe, gdzie te kultury się stykają i gdzie można z tego, wiesz, no kurwa, no najprostszy motyw styk kultury Ślązaków z resztą. I to jest dosłownie. I nie mówię tutaj o tym jebanym Sosnowcu. W sensie jebanym nie jest, że Sosnowiec jest jebany, tylko że wszyscy ciągle Sosnowiec. Ale dlaczego? Skąd się wziął w ogóle Sosnowiec? Bo tam przebiegała granica legendę. Zaborów. No. I o to chodzi, że tam dosłownie 50 metrów to było przeskok z jednego świata do drugiego. Tak. I te 50 metrów, dosłownie ta granica, robiąc kilka kroków, mogłeś przejść z jednej rzeczywistości do drugiej. Mhm. I trochę zostało. No, no nie ma wątpliwości, że masz wiele takich poziomów tego, jak to społeczeństwo się w Polsce różni, jak się ściera. I ja, dla mnie to oczywiście, wiesz, ja jestem wiernym uczniem pewnych... Jerzego Urbana. Wyraźmy tego tak uszy. Ja strasznie go lubię. Zagniatam sobie plastelinę za uszy, żeby mieć bardziej... Kumasz sobie zrobić korektę uszu takie... Ale kumasz mieć większy dystans do siebie niż Jerzy Urban? Nie wiem, nie wiem. A właściwie twoje zdanie na temat tego ostatnio, jak... Wiem, że to trochę bieżączka, ale trochę go przypudrowano i przypucowano się do niego w tych mediach głównego nurtu, jak to jest ładnie określane. Dwa wielkie wywiady z panem Jerzym Urbanem, jeden w Gazecie Wyborczej, drugi w Newsweeku. Oba stawiające go w takim świetle, że jest niemalże bożyszczem młodzieży. W ogóle ciekawa dyskusja, jak ludzie w średnim wieku przedstawiają człowieka w wieku znacznie podeszłym jako nowość młodzieżową. Ale po pierwsze, jeżeli coś robi Gazeta Wyborcza, to ja nie patrzę na to pod kątem obiektywnym, no bo umówmy się, no nie. To jest ten sam wymiar, co TVP Info, tylko po prostu napierdalanie w inny bęben. I tam nie ma żadnego obiektywizmu. Natomiast... Nie mówię o jakkolwiek nacechowaniu, tylko wystaw sobie, że na przykład wywiad z Jerzym Urbanem w 93 w Gazecie Wyborczej? Tak. Znaczy tak, ale to zależy, kto byłby redaktorem naczelnym. Ja przez 5 lat pracowałem jako producent w Polsat News i tam odpowiadałem między innymi za zapraszanie gości. Prawda jest taka, że dopóki jeszcze wydawca, czyli ten, który za to odpowiada, jest obiektywny i w miarę rozsądny, no to spojrzy na Urbana z przymrużeniem oka, ale jeżeli jest wydawca, który potrzebuje podbić oglądalność, albo potrzebuje, nic się nie dzieje, jest sezon ogórkowy, potrzebujesz pierdolnięcia, żeby coś żarło, potrzebujesz jakiejś nitki od swetra, żeby to zaczęło się pruć, zapraszasz Urbana, dajesz mu chyba mikrofon i po 3 minutach, 4, masz tematów od chuja i tylko zastanawiasz się, z której strony je ugryźć, bo akurat Urban rzucił to, tamto, siamto. Także szanuję człowieka za jego dystans do siebie, ale kurwa, no nie róbmy z niego bohatera. No jest to dosyć pokraczne. Zwłaszcza, że wiesz, no to jest w ogóle niesamowity życiorys. Jeżeli można życiorys od człowieka oderwać, to bym był zobowiązany. Bo to jest absurdalnie wręcz ciekawe, jakie były jego losy. No ale to też, jeżeli się tak mówi czasem, wiesz, o, to bardzo interesująca historia, to się mówi, no tak, no ale on podjął też koszmarnie dużo potwornych decyzji. Oczywiście, że tak. Dlatego... Dlatego... Ja myślę, no, że to jest też chyba, on też ma, nie chcę tu analizować nikogo, on też ma chyba taką naturę kontrarianina, nie wiem, czy wiesz o co chodzi, nie. Że nie zgodzi się tylko po to, żeby się nie zgodzić. Czyli w zasadzie byłby dobrym stand-uperem. No. No i pewnie tak, możliwe. No, nie dość powiedzieć, że nasz wspaniały kolega Jacek Stramik miał okazję prowadzić spotkanie z Jerzym Urbanem przed śmiercią, jeszcze ścisnął rękę
Mówię oczywiście o Jerzy Urbanie, że ścisnął rękę przed śmiercią Jacka Stramika. Rozumiem. Która mu grozi niechybnie na wygnaniu w Berlinie. Pozdro! Natura wymaga równowagi. Jeżeli jest papież Jan Paweł II, musi być Urban. Zgadza się. Tak, tak jak Batman potrzebuje Jokera, dokładnie. Tak Karol tylko... Wojtyła potrzebował Urbana. Chociaż patrząc na to, szczerze mówiąc, co bardziej jest tak, jak Stalin potrzebował Hitlera. Nie, no oni akurat się ziomowali, oni byli po tej samej stronie osi. Reprezentują po prostu różne porządki, ale chociaż w sumie Batman też jest problemem. Ale o czym gadaliśmy? Nie mam pojęcia. Nie pojęcia. Nie, ale w sumie o takim obiegu medialnym to mnie interesuje w znaczeniu takim, czy w czasach, jak pracowałeś w Polsat News, Polsat News, to było tak intensywnie jak teraz? Czy to było jeszcze, wiesz, no to już było w czasach takich, można powiedzieć, po nowoczesnych tych internetowych? Nie, no to było, wiesz, to było tak naprawdę parę lat, ile tam teraz ta telewizja ma, z 10 lat? Mhm. Czy było intensywnie? Trudno powiedzieć. Znaczy trudno jest mi spojrzeć to obiektywnie do tego, że Polsat News był bardzo ciekawym tworem. Wybacz, nie mam, czemu ja to piję, kurwa? Ja tego, właśnie też nie. Tego szeryfa z kolą jednego. Wiesz co, to było tak, że Polsat News był bardzo ciekawym tworem, bo założyciele tejże stacji wpadli na pomysł, żeby nie zbierać ludzi, którzy mają doświadczenie w telewizji informacyjnej, tylko zbierać ludzi, którzy mają doświadczenie w innych dziedzinach. Tak. I korzystać z tego doświadczenia. Jasne. Tylko problem polega na tym, że jeżeli zbierzesz takich ludzi, to mimo wszystko wychodzi brak doświadczenia w telewizji informacyjnej. Jasne. Dlatego pierwszy rok to był chaos. Chaos do tego stopnia, że ja w ogóle tę pracę tam dostałem gdzieś tam po prostu, wpadłem na rozmowę, powiedzieli, o zajebiście i wiesz, i chuj, i mam tę pracę, no nie? Tylko, że ja byłem producentem, a nie wiedziałem, co to jest na przykład KPRM, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Jest spotkanie z wydawcą, wydawca mówi i wiesz, jest jakiś rozpierdol na zasadzie, ktoś coś powiedział, to dobra, szybko, to wysyłamy wóz pod KPRM. Mówię, jasne, że tak, wracam do komputera i google, KPRM, adres, kurwa, i co to w ogóle jest, rozumiesz? Pierwsze dni wyglądały, chuj, i tam pierwsze miesiące wyglądały tak. Ja po prostu i wtedy wykształciłem w sobie coś taką twarz skurwysyna, która została mi niestety, bo jak mam poważny wyraz twarzy, to wtedy ludzie traktują mnie z takim gigantycznym dystansem, a niektórzy się trochę boją. A właśnie wykształciłem to wtedy po to, żeby nikt się do mnie nie przypierdolił z jakimś pytaniem. Tak. I jak podchodzisz do człowieka, który ma taką twarz, to nie podważasz jego kompetencji, tylko mówisz, okej, spoko, ten koleś wie, co robi. Tak. Zacięta twarz, taka... Patriarchat skroplony. Zacięta twarz, skroplony patriarchat i Google i wiesz, i przez kilka miesięcy możesz tam pracować. Natomiast czy wtedy było inaczej niż teraz? No. Tak, ale to pod tym kątem na przykład, że kiedyś Polsat News szanowałem za to, że podszedłem do kobiety, która była wydawcą i mówię jej, że słuchaj, zaprosiłem gościa z... Ona była bardzo, bardzo mocno prawicowa. Radio Maryja i tak dalej. Mówię jej, że słuchaj, zaprosiłem tutaj kolesia z PiSu i tak dalej, ona w porządku. Ale ten program nie będzie wyemitowany, dopóki nie zaprosisz kogoś z lewej strony. To ma być dyskusja, a nie walenie w bęben. Jasne. I ja to szanuję. I zajebiście. Potem niestety to się trochę zaczęło zmieniać po tym, jak Solarzowi biznes zaczął trochę iść. Gorzej, jak ten poseł się nazywał Jerzy Bęben. Mało tego, albo profesor Noga, uwielbiałem zapraszać profesora Noga, on był ekonomistą i wtedy jak był temat zmiana stóp procentowych, to mogłem robić belkę. Noga, stopy poszły w górę. O man, w ogóle specjalnie. Tam. I wiesz, pytali mnie, dlaczego zapraszasz go? Ja mówię, zobaczycie, spokojnie. Tam się, Jezu, to jest przecież tyle dobrych... Albo motyw, jak dzwoniłem do Karola Modzelewskiego, żeby go zaprosić. Dzień dobry, Karol Modzelewski. Mówi, wiem, wiem, że pan wie, to ja, co ja. A przyszedł w ogóle? Tak. Tu miałeś okazję z nim porozmawiać. Znaczy ja go zapraszałem telefonicznie, ale potem spotkałem go na dworcu w Krakowie i zrobiłem sobie z nim zdjęcie, przemiły człowiek. Tak. To w ogóle jest, też ponownie wrócę do tego, są niesamowity życiorys. Czytałeś tę jego książkę? Nie. Polecam ją mocno. Nie czytałem do tego, że ilekroć próbowałem coś znaleźć w Google'ach na zasadzie, wiesz, gdzieś coś, no to kurwa, no nie, no po prostu Karol Modzelewski, zajedźmy kobyłę historii. Wiem, kurwa, że chcecie ją zajechać, ale gdzie jest, wiesz, no. No to w twoim wypadku akurat to może działać ozdrowieńczo na ego, nie? Jak się ma takiego Gentilisa i wtedy, wiesz, to nie jest też tajemnicą, że praktycznie chyba wszyscy siebie googlują na jakimś etapie swojego życia. Tak, tylko że wiesz, na jakimś etapie tak i robię to regularnie raz do roku, a poza tym, kiedy chcę, wiesz, czegoś naprawdę wyszukać. Na zasadzie wiem, że gdzieś był jakiś wywiad i próbuję to znaleźć, to wtedy wkurwia. Ale co do zdrowieńczego ego, to powiem ci, że właśnie dzięki tym terapiom tak mi się spuściło powietrze z tego mojego ego. I przykład tego jest, teraz robię te newsy, bez wirusa, takie przeglądy.
I kiedyś, gdybym nie miał, wiesz, 50 tysięcy wyświetleń zwedni, to bym siedział sfrustrowany, co się kurwa dzieje, ten świat jest głupi, a ludzie jeszcze do tego nie dojrzeli. Tak. Teraz jak mam stary, mam 5 tysięcy, to ja siedzę, wiesz, biegam po domu i konfetti wyrzucam, nie? Bo robię to dla siebie, mam z tego fan i mam to w dupie, po co się zapeszać, zapuszać i wiesz, i kurwa mam być mistrzem świata. Chuja, jeżeli to mi sprawia przyjemność, to to robię, jak przestanie mi sprawiać przyjemność, to przestanę to robić. No ale czy może to się, wiesz... Jednak jest taka propaganda, że jest tylko jedno miejsce do zajęcia i to jest najwyższe miejsce, że właściwie każdy z nas musi być kurwa... Ale kiedyś tak myślałem, ja kiedyś się pokłóciłem z kumplem, który, dziennikarz właśnie z Polsatu, który kupił sobie gitarę. Tak. Mówię mu, dobrze, ale po chuj ci gitarę, bo będę sobie na niej grał. Ale po co na niej chcesz grać, skoro nigdy nie będziesz zawodowym gitarzystą, to po co masz na niej grać? Nigdy nie będziesz najlepszy. Ja kiedyś miałem, wiesz, wdrukowane w mózgu, że jeżeli coś robię, to no to być... sens robienia czegokolwiek jest tylko wtedy, kiedy możesz być w tym najlepszy. Jeżeli nie, no to po chuj to robić. I to jest bardzo złe myślenie, bo w ten sposób prowadzisz tylko i wyłącznie do jakiegoś autozniszczenia i frustracji. No nie, no ciężko też czerpać satysfakcję. I wiesz, jak ciężko gitarę kupić? Kurwa. No, wtedy... tak bez karabinów. Prawda. I wiesz, ja nie, i w końcu mi czy inaczej, to było parę lat temu i dopiero po paru latach skumałem, że kurwa mać, ej, sprawia mu to przyjemność, to niech sobie gra, no. Tak, musi być tym najlepszy. Gdzieś jest, ja oczywiście będąc dziadem strasznym, bym raczej wnioskował, że wiesz, potrzeba takiego dzielenia się też sukcesami jest wdrukowana w tę naturę tych mediów społecznościowych, tego życia troszkę one na tylko pokaz. Po to powstały. Więc ciężko wtedy też się przyznać. Albo kto wie, może już niedługo ktoś oczywiście już napisał 50 tysięcy beznadziejnych artykułów, że nadchodzi era slackera. Człowieka, który trochę ma wyjebane i trochę siedzi, wiesz, no coś tam po dziubie, coś tam porobi i życie jakoś idzie, co wieczór sobie, wiesz, odpali tam. Ale boję się, to że... nie przejdzie, dlatego że czy tego chcemy, czy nie, większość ludzi jest nastawiona na kurwa, no, na jaskrawe treści. No. Jeżeli nieważne, jak piękny będzie odcień szarości, to i tak nie porwie tylu ludzi, jak jedno zwykłe, tępe, żółte tło. No. I tak tyle. Jest. I to chyba też z tego wynika ta popularność rzeczy, które oprócz wielu, wiesz, tam, że lubimy się zgadzać z tym, co potwierdza nasze przekonania, tych wszystkich właśnie wiadomości, które są promowane jako to znaczy są oznaczane jako fake news, nie? To słowo jest o tyle ciekawe, że ta etymologia tego słowa fake news jest bardzo interesująca. Bardzo fejkowe. Nie, bo to było z Saturday Night Live. Norm Macdonald zresztą, jak prowadził Weekend Update, to właśnie on wychodził i mówił: "My name is Norm Macdonald, this is fake news." I oczywiście wtedy nie zaczęto prowadzić jakiejś dezinformacji, bo to znacznie wcześniej, to już te kurwy pod Troją. Ale to co Jim Jeffries przecież zrobił, to było mistrzostwo świata. O, a właśnie twoja opinia na temat tego, bo ja wiem, że ty lubiłeś Jeffriesa. Ja uwielbiam. Dla mnie dalej, i to będzie... Nic się nie zmieniło. Mało kto się z tym zgodzi, ale dla mnie Jim Jeffries jest stand-uperem numer jeden. No może nie, no numer dwa, no teraz... W Australii Południowej. Tam skąd pochodzę. Tak. To żeby tak streścić pokrótce, w swoim programie, gdzie potępiał, jak to nazwać, posiadanie broni, jak zwał, tak zwał. Tak, to jest. Użył statystyk, które pokazywały, że. Pokazywały posiadanie broni w negatywnym świetle. Potem był zapraszany jako ekspert do wielu programów i w kolejnym swoim programie powiedział, że te statystyki to on w zasadzie sobie wymyślił. Tak. I to było. I to jest dla mnie. Kilka lat temu wkurwiłbym się. Zgadza. Na zasadzie takiej, że wyszedłbym z założenia, że ten człowiek ma misję społeczną. Skoro ma misję, skoro ludzie go słuchają, to znaczy, że powinien być odpowiedzialny. I powinien postępować w zgodzie z tym, jak my to sobie wyobrażamy. Ale to jest to, o czym rozmawialiśmy na początku. Ale to nie jest jego interes. To w moim interesie jest to, żeby on się zachował tak, a nie inaczej. I nie ma na to wpływu. A więc jeżeli on w swoim interesie ma zrobienie jak największego żartu, który może trwać nawet rok, no to kurwa. Tak, jeśli na koniec powie ta dam, to kim ja jestem, żeby mówić mu, wiesz, jak on ma żyć i co on ma robić. Tak, tak. To mój ulubiony żart o dyrektorze cyrku i kolesiu, który przyszedł i mówi, że ma numer. Numer rozpierdolił. Opowiadałem ci to? Ten cały na biało? Nie, to jest jak... No i dyrektor mówi, no dobra, no to jak ten numer wygląda? Mówi, bierz pan tę siekierę i zapierdol mi w łeb. Znasz to? Nie. Dyrektor, co? No to jest ten numer.
No ale jak to? Co mam? Ale ja ci zrobię wal z całych sił, ile masz, nie? Mówię, no dobra, wyglądam profesjonalnie. No i oczywiście rozłupana czacha, ten się wali na ziemię, przybiegają, wszyscy, krew się leje, wiesz, policja przyjeżdża, zakuwa tego karetkę na ojom, podłączają go do respiratora, ratują, szyją mu łeb, tamtego magluje prokuratura, 2 miesiące śpiączki dla tego faceta z tym numerem, budzi się i wiesz, i powoli dochodzi do siebie, w międzyczasie dyrektor cyrku ma przejebane, traci prawie robotę, ten na szczęście mówi, że to był numer i ten i walka sądowa, wszystkie newsy, ten w końcu wraca do zdrowia i po roku wraca ten typ z tym numerem do dyrektora cyrku i z takim obandażowanym łem wchodzi. Ja bym go zatrudnił. Jeden dobry numer. Faktycznie, jedyne co, jeśli mógłbym zwrócić uwagę do Jima Jeffriesa, że on widzisz, bo to jest, są dwa aspekty. Pierwszy to jest to, że on teraz dodatkową popularność, wiadomo, człowiek się zmienia. To nie jest też tak, że ja komukolwiek odmawiam prawa do zmiany, ale on, pamiętasz te jego pierwsze programy, one były takie trochę barowe, tam było dość dużo takich no, mizoginistycznych treści, tam było trochę, wiesz, kurwa, wiesz, że jak dalej. Potem zaś, po przeprowadzce do Los Angeles, ja nie wnikam w jego osobiste życie, ale prawdopodobnie, wiesz, dziecko mu się urodziło, trochę się ogarnął i tak nawet nie tyle, że spojrzał wstecz, tylko chciał może, nie wiem, naprawić swoje własne winy i zaczął, te programy jednak prezentują taką, no jednak negatywnymi postaciami są zwykle ludzie, którzy głoszą dość podobne poglądy, jakie były zawarte, załóżmy, w jego dawnych programach. Tak, po pierwsze, znaczy dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, widać, że nagrywasz tę rozmowę, bo użyłeś słowa zaś. Przecież tak zawsze. Azalisz. To tylko po szeryfie, tak. Azalisz zawsze. A druga rzecz, żebyśmy się też dobrze zrozumieli, bo mi chodzi o to, że zajebiście, gdyby Jim Jeffries i wszyscy inni, którzy mają zasięgi, mówili o czymś, co warto zmienić, angażowali się społecznie. Super, jasne, że tak. I to by był idealny świat, gdzie wiesz, każdy z nas, który ma jakiekolwiek zasięgi, wychodzi i mówi: słuchajcie, może jednak nie bądźmy wszyscy dla siebie chujami, bądźmy dla siebie dobrzy, negujmy chujowizm i idźmy razem za ręce w świat. Zajebiście. I to byłoby piękne. Tak. Chodzi mi tylko o to, że jeżeli Jim Jeffries wybiera inną drogę, no to jest jego droga, no. Zgadzam. Tyle. Dobrze, zgadza się. W ogóle mi się bardzo podobał nie tyle jego stand-up te ostatnie, bo miałem trochę problem z tym, że tam była duplikacja treści troszeczkę. Same żarty były dalej tam i było to spoko, tylko że rzeczywiście najpierw się zajmował, był ten słynny występ o te, co wspomniałeś, te statystyki broni i tak dalej. Potem był komentarz do tego w następnym programie, a potem komentarz do tego jeszcze. I tak się, no dobra, ile razy można... Wiesz, no to jeszcze tak, teraz jak zacząłeś o tym mówić, zacząłem się zastanawiać nad tym, czy przypadkiem nie jest tak, że... Bo u nas zarzuca się stand-uperom, że o kurwa, przez pierwsze 3 lata wszyscy pierdolą o ruchaniu i o czym tam jeszcze? Generalnie o też ruchaniu. O ruchaniu. I potem, a potem o ruchaniu. Potem o konsekwencjach tego. Tak, o ruchaniu, bo już mają dzieci, a więc robią Nie, dobra. I teraz tak. Kiedy tatuś i mamusia się spotykają w klubie w toalecie. To jest jedne. Tam się poznaje, tam za chwilą uczucie. I teraz pytanie, czy Amerykanie... Czy ta piłka to antykoncepcyjna? Nie, nic z tych rzeczy. Bierz dwie. Pod język. Ej, to byłoby dobre, taki podryw dziewczyny. To jest pigułka antykoncepcyjna, byś rozgryzi popij wodą. O, ale tu masz, Jezus. A ten proszek to aspiryna, żeby później cię łeb nie napierdalał. Właśnie. No i chodzi mi o to, że ten, czy przypadkiem wśród Amerykanów nie jest tak, że oni też tłuką ciągle to samo. Jest. Aczkolwiek, na przykład Bill Burr, bardzo mi się podobało u niego to, kiedy wziął na warsztat ich cały hołd, który oddają swoim żołnierzom amerykańskim i tak dalej, i superbohaterom. Pięknie to rozgryzł i pokazał, wiesz, no hipokryzję, gdzie no, znaczy, trzeba obejrzeć, wiesz, żeby skumać. Plusem wielkim, że jak oglądasz Burra, to zawsze widzisz, że on się zmienia, nie? I to ta zmiana... Nawet jak się, ja zawsze mówię, że nawet jak się z nim nie zgodzisz, to przynajmniej jak go posłuchasz, wiesz, skąd pochodzi to, co on mówi, nie? Już tam Ale poczekaj, bo teraz poruszyłeś bardzo ciekawą kwestię. Zgadzanie się ze stand-uperem. Wydaje mi się,
że w tej chwili siłą rzeczy u nas stand-up jest nastawiony na heheszki. No bo tak, jesteśmy spadkobiercami kabareciarzy i ludzie jeszcze się nie przestawili mentalnie na to, że jeżeli ktoś wychodzi i ma żartować, no to zawsze muszą być puenty. Pytanie, czy to nie jest właśnie kwestia tego zgadzania się, bo o co mi chodzi? Dopiero mi się ta myśl klei w głowie, więc będzie nieskładna. Wydaje mi się, że dopóki ludzie nie zwracają uwagi na to, czy się zgadzają ze stand-uperem, czy nie, to mamy do czynienia po prostu z takim luźnym heheszkowaniem. Ale jasne, jeżeli pojawia się w komentarzach na YouTubie albo gdziekolwiek pojawiają się zdania, zgadzam się z tobą albo się z tobą nie zgadzam, wydaje mi się, że wtedy zaczyna się właśnie poważniejszy stand-up, który podejmuje już jakieś kwestie, no bo ludzie muszą obrać jakiś punkt, no jakąś opinię na ten temat i postawić się po którejś ze strony. Zgadza się. Tutaj dopisałbym tylko jedną rzecz, że jeżeli chcesz się zabrać za taki temat, to myślę, że wiesz, taką tranzycję można zrobić, tranzycję, czy też jakby to można, oczywiście każdy się zmienia, prawda? I chcesz mówić o czymś innym, ale myślę, że warto by mówić, kiedy już masz raz jakąś ukształtowaną opinię. To jasne. A nie tylko to, co tam przeczytam. Z całym szacunkiem dla Michała Lei, ale... Ale ja nie oglądam tego programu, ale... Ja też nie, szczerze mówiąc. Ale słyszałem, że powinienem się zgadzać z nim. Okej. Ja, w związku z tym, że Michał zaczyna być dla mnie konkurencją, to nie wypada mi się odezwać. Nie. Naprawdę, nothing but love. Michał dobry ziomas. Oczywiście, że tak. Tylko kwestia, że zawsze, przynajmniej dla mnie osobiście, tylko tyle jestem w stanie powiedzieć. Jeżeli chcesz się wypowiedzieć na temat jakiś, który jest oderwany od tej takiej... Ja lubię po prostu żarty, głupoty straszne. Ale jeżeli bym powiedział o czymś bardziej, jakiejś transcendencji, o czymkolwiek, to wolałbym możliwie dobrze przygotowany do tego być, jak się jest. Oczywiście, że tak. I to jest coś, za co jestem akurat wdzięczny tym tym okresie. Kurwa, temu okresu. W razie języka polskiego. Dobrze, w razie języka. Wyjebali mnie z rady języka. Skurwysyny, ja was dojadę. Chuje, oszusty. Tak jest. Nie chciałeś odebrać nagrody. Inaczej, jeżeli zanim w ogóle zabierzesz się za jakiś temat, musisz go zgłębić z jednej i z drugiej strony. A to było właśnie przez to, że nie wiedziałem nic. I dlatego, skoro nie wiedziałem nic, to wiedziałem, że muszę każde zagadnienie zbadać z każdej strony, bo z każdej strony może nastąpić atak. I tego nam teraz tak w chuj strasznie brakuje, bo wystarczy, że przeczytasz na jakimś kurwa Donald albo Pikio.pl cokolwiek, trzy zdania i to już jest twoja opinia. Tak. Chuja, to jest skrajny fragment czyjegoś zdania, a nie twoja opinia. Zgadza się. Więc jeżeli każde kolejne elementy, które będziesz poznawał z tej układanki, będziesz układał pod ten pierwszy, który znalazłeś. Tylko że później możesz trafić na takie elementy, które nie pasują do tego pierwszego puzzla, więc wtedy pytanie, czy pierwszy puzzle... Ale pierwszy puzzle nie jest zły. Nie. Pierwszy puzzle jest idealny, bo przecież jest twój puzzle. Puzzla, masz go. Do tego kurwa nie układam puzzle. Filip Puzzel. Nie, ale w ogóle też zmieniłem bardzo... Kojarzysz order uśmiechu, nie? Jakby kazali za tą cytrynę też płacić tym, co dostałeś. Możesz odebrać, tylko musisz zwrócić za cytryny. Bo... No, albo swoje przynieść. A propos orderów, ten minister nowy, Czarnek. Edukacji. O, widna to jest postać. Słuchaj, jakoś tak. Ale to jest postać w ogóle, jakbym miał, oprócz tego, że naprawdę nie chcę go oceniać a priori, ale spora szansa, że wyrządzi dużo złego dla ludzi. To już robi. Tylko ja teraz mówię, chcę podejść jeszcze z innej strony, bo w newsach mam segment, gdzie porównuję ludzi do warzyw, znaczy osiągnięcia ludzi do osiągnięć, jakie mają warzywa. I w tym odcinku był Czarnek i kukurydza. Tak. Oczywiście kukurydza ma więcej osiągnięć, ale trafiłem na informację, że Czarnek ma dwa ordery. Pierwszy order jest za order za zasługi dla pożarnictwa, a drugi, drugi order za zasługi dla Litwy. Rozumiesz, kurwa, dla Litwy. Dla Litwy? Tak, dla Litwy. Jak uzasadnisz order za zasługi dla Litwy, jeżeli jesteś Litwojczyzna moja, no ale... Może to od litewskich tych, strażaków. I skubańcy dwa ordery. No, kmina była taka, pod Kownem płonął las i po prostu oni go podwiesili pod helikopterem i jebane się wiesz, on jest z Lubelszczyzny, no to bardziej Ukraina. Bardzo mi się podoba ta postać. Jeżeli bym miał go traktować, jakbym miał oderwać życiorys od człowieka, to w tym wypadku bym zostawił tylko człowieka, bo jest tam wszystko, jak to dokładnie ktoś określił, to jest gotowy jeden z subiektów Wokulskiego w lalce. Wiesz, o co chodzi? Tak, z awansu,
proto-inteligent polski, który wie, kogo nienawidzi, ale jeszcze nie wie, kogo lubi. I, a czy jeszcze nie wie za co, bo mu nie powiedzieli, za co ich nienawidzi. Gdzieś tam się to ułoży samo. Coś. On właściwie jest człowiekiem, który znalazł tylko jeden puzzle, a resztę dorysował krytkami. Nie, on ten puzzle jeszcze sobie narysował, jeszcze go nie wyciął. Ale dobra, nie gadajmy o polityce. Nie, właśnie, to jest druga sprawa, że jeżeli mówimy o sprawach, wiesz, takich społecznych, też czasami słyszę, bo to wiadomo, są zarzuty o to, że zajmujemy się tam kwestią kotów, psów oraz ich wzajemnej animozji, a nie jest, a czemu nie mówicie i tak dalej, i tu się pojawia. W ogóle ja mam zamysł, żeby następny program napisać w 100% na podstawie komentarzy i poleceń, które tam się znajdują. Czemu nie jest o imamach? No nie wiem. I już znasz osobiście. Wiem. To kwestia jest taka, że jeżeli, czy nie odczuwasz też trochę takiej, podczas pisania tych newsów swoich, trochę takiego zmęczenia tego, tym obiegiem medialnym, bo on jest jednak bieżączkowy. Ale w jakim sensie zmęczenie obiegiem? No, że tego, że wiesz, że to jest takie trochę efemeryda, robisz to tu i teraz. One mają dość krótki termin przydatności w większości te teksty, prawda? Nie przeszkadza mi to w żaden sposób. Poza tym staram się zawsze znaleźć kilka takich mega, ultra uniwersalnych, tak żeby to mimo wszystko i tak sobie żyło, ale będę chciał w ogóle wykorzystać, bo kiedyś zrobiłem, raz wziąłem się za tak stricte za newsa politycznego, bo był w chuj przezabawny. To był motyw, gdzie, i wytłumaczyłem to później na bułkach i na pomidorach, na stole i słoikach, bo chodziło o zatrzymanie, Ziobro, I nasz premier piękny mają kosę od dawna, od zawsze, tak. Bo oni obydwaj chcą być szefami prawicy i teraz okazało się, że w związku z tym, że Ziobro ma haki na wszystkich i tak. W którymś momencie się wkurwił, a więc polecił swojemu prokuratorowi aresztować człowieka od Morawieckiego i wtedy okazało się, że po tego prokuratora przyszło, i teraz mogę to pomylić, bo to było już jakiś czas temu, ale po tego prokuratora przyszli z CBS, ci z CBS, którzy byli od strony Morawieckiego, zostali aresztowani przez ABW, które było od strony Ziobry, a po ABW przyjechały jeszcze inne służby od Morawieckiego. I wyobraź sobie kolejkę ludzi przed wejściem do tego prokuratora, gdzie masz typa w środku, którego chcą aresztować ludzie A, których chcą aresztować ludzie B, za którymi są ludzie C, i oni wszyscy się kurwa nawzajem aresztują. Jakie to jest, kurwa, to jest dokładnie sketch z inspektorem Panterą z Monty Pythona. Tam była dokładnie taki klimat, że wychodził ten, wiesz, John Cleese chyba, przebrany za inspektora. Nazywał się inspektor Pantera. I zaczyna pierdolić, po czym stop! I jest, wchodzi koleś. Jestem inspektor Gepard. I wchodzi 15 typa. Stop! Więc no, rzeczywistość szybko dogania takie klimaty. Ciężko zresztą od tego uciec, ale jak na przykład, czy oglądasz te programy, które zajmują się podobną tematyką w Stanach Zjednoczonych? Mówisz o Oliwierze? Daily Show, jeszcze tam Stephena Colbera, nie wiem co jeszcze jest. Chyba na pewno jest jeszcze Seth Meyers i jeszcze kilka tych takich większych. Znaczy tak, Oliwiera oczywiście oglądałem kiedyś... Znaczy on jest cotygodniowy. To... Tak, oglądałem go kiedyś nałogowo, oglądałem Weekend Update, tylko kurde, bardzo ciężko było przeszczepić to na... Bo ja w ogóle tymi newsami zacząłem się zajmować, ludzie mówią, o, popuczyny po Lejsonie, chuja tam, robiłem to pierwszy. Naprawdę ty też tak mówi? Jeśli tak mówisz, to kurwa zapraszam do współpracy. Dostaniesz z Napoleon Tiger Sherry. Nagrodą. Dostaniesz roczny zapas tego. I wiesz co, i pierwszy problem, na który trafiłem i nie wiedziałem, jak to rozgryźć, był taki, że jak bierzesz na warsztat, inaczej, brać na warsztat rzeczy zabawne czy aktualne? Tak. Bo bardzo ciężko połączyć to ze sobą. Jasne. I wziąłem na warsztat rzeczy zabawne, było całkiem spoko. Wziąłem na warsztat rzeczy aktualne, było trochę mniej spoko, ale czułem ten niedosyt, że wiesz, no ile można robić o pierdach, tak. Nie? Bo akurat tam masz puentę, a które nie są jakoś super aktualne i dlatego porzuciłem newsów to. O pierdach co tydzień jest to. Wiesz, no jest masa programów stand-upowych i stamtąd można brać, nie? Jak to niektórzy robią. I dlatego porzuciłem to. Natomiast teraz widzę, że to trzeba wyważyć. Ludzie też są tak zmęczeni tym napierdalaniem i dlatego te newsy, które robię, tam nie ma ani słowa, wiesz, o pandemii, o wirusie i tak dalej. A jeżeli już biorę coś z polityki, no to albo pokazuję, wiesz, schemat działania debili na podstawie pomidorów i bułek, albo nie ruszam tego w ogóle, bo
Ja, inaczej, ja nie chcę pokazywać ludziom, jak mają żyć. Ja nie chcę im mówić, że mój sposób widzenia świata jest tym jedynym właściwym i ja teraz chcę go wam objawić i bierzcie z tego i idźcie z tym świat. Nie, ja chcę po prostu, żeby ludzie przez parę minut pooglądali sobie, uśmiechnęli się, a pretekstem do tego jest, wiesz, jest to, że... I zwalili konia, no. Hmm. Jak to kiedyś powiedział zresztą prezes. Górnicy. W słynnym wywiadzie dla, swoją drogą, strony internetowej swojej własnej partii powiedział... Nie, nie sądzę, że powinno być głosowanie przez internet, bo wasz piją piwo i się masturbują. Chyba tak powiedział. Mówię, po pierwsze... Shit, to musiał być najtwardszy fap w tym momencie do tych słów. Ja nigdy nie piłem piwo masturbując się. Nie, w ogóle to mi się tak bardzo dziwi. Znaczy pić piwo przy komputerku jeszcze rozumiem, nie? Wiadomo, tam są same. No, tak. Ale z drugiej strony też masturbacja rzeczywiście trzeba przyznać, że troszeczkę jest monotonna. Przynajmniej może z czasem się tego staje. A pytanie z gatunku granicznych. Uwaga. Kojarzysz, jak jest ten zegar? Ten, co liczy dług publiczny w centrum Warszawy. To wybór. Albo grasz w ciastko z kuzynami. O kurwa. Albo na tym ekranie przez dzień jest wyświetlane po kolei cała pornografia, jaką w życiu oglądasz. Dzisiaj tak się obudziłem i taki dylemat. A w ogóle, ale skąd ten dylemat? W sensie, dlaczego mam wybrać? To albo śmiejesz. A, okej. Okay. No i to jest... No to pornografia. Dobra. Okay. Ale mówisz, tylko wiesz, ja się nie martwię, bo tam... też. Ale chodzi o to, że jeżeli jest na to jeden dzień, 24 godziny, tak? No to załóżmy, to będzie tak. Po klatce na sekundę, stary. Same ty tam nikt się nie szczali. Poleci ty. Myślisz, że ktoś zauważy też e-maile? Błagam cię. Tam jakby poszła tylko taka długa. Taki ciąg informacji. Tak, jak na filmach Marvela. Te ostatnie, kurwa, 15 minut. I stop klatka na 15 tysięcy osób zaangażowanych. Chciałbym podziękować. Nie, no teraz już, żeby zakończyć elegancko, bo tutaj wszystko musi być ładnie spięte i zszyte. Mówiliśmy o tych wszystkich osobach i właśnie też pojawił się Daily Show i on był też takim pierwszym programem, który oglądałem nałogowo praktycznie. Codziennie oglądałem ten program. Bardzo mi się podobał z Jon Stewartem, jak to było. I tym bardziej, kiedy w ankiecie przeprowadzonej przez Pew Research, coś tam, kurwa. Pew Research? Pew, tak. Okay. Ojciec Pew. I... Co te badania miały luki? Jebane, on podglądał, jak grali w Kowalnego. Ale nie wiem, jak się nazywa ten. Pew Research. Jak on trzymał długo. A nie, dobra, to, no to nie. Tak. Dobra, to palce miał, okej. Okay. Ale on został uznany w roku 2000 chyba tam, 2007. Pew Research czy ojciec? Nie, Jon Stewart. Okay. Jako najbardziej godny zaufania człowiek w mediach. Co prawda to nie jest jakoś najbardziej też wiadomo, miarodajna forma, ale w pewnym momencie niektórzy uznają go za moment graniczny, że w tym momencie, wiesz, komicy mówią w końcu prawdę, zaś dziennikarze kłamią. Ale to się dzieje teraz... Przepraszam ci. Nie, bo tylko czy rzeczywiście jest jakiś sens za tym, żeby zajmując się rozśmieszaniem, przechodzić na stronę, w której potrzebna jest jednak wiarygodność, rzetelność i to, co o czym wspomniałeś też, jakaś taka integrity, czyli że rzeczywiście żeby ta historia była pokazana wielowątkowo, a nie tylko tak, żeby mi pasowało pod żart. I to dzieli też widzów coraz mocniej z tego, co widzę, bo dzielą się na dwie grupy. Pierwsza grupa, o Jezus, na chuj oni idą w politykę i dlaczego oni mają swoje zdanie? I druga grupa, dlaczego nie powiecie o czymś ważnym i tak dalej. Moim zdaniem to idzie w zajebistą stronę, a co do tego, czy komicy mają mandat do tego, żeby kształtować w jakikolwiek sposób opinię publiczną. Czy mają mandat, czy nie? Nawet nie chcę w to wchodzić. Bardziej bawi mnie to, że mamy więcej możliwości, bo kiedy miałem ten swój program w RMF-ie, to był taki motyw, gdzie próbowałem naciągnąć ich cierpliwość na tyle, na ile się to. Chciałem sprawdzić, gdzie jest granica, gdzie kiedy kogoś obrażę, to przy zawoju mnie na dywanik i tak dalej. Tak. I było tak, że wiesz, że ambasadorów, to było chyba tak, że ministra albo któregoś senatora, wiesz, po prostu na antenie wzywałem od debili i tak dalej. I nic, nadal nic. I potem zacząłem analizować to pod tym kątem, że nieważne, co zrobisz, ty jako komik, jeżeli dziennikarz posunie się trochę za daleko, tak,
Może zostać wezwany na dywanik do swojego prezesa, może zostać wezwany do jakiejś tam komisji i tak dalej, i tak dalej. My możemy, kurwa, wszystko, tak, bo jesteśmy komikami. Nie weźmiesz komika i nie powiesz mu, dlaczego pan z tego zażartował. To nikt nie strzeli sobie tak bardzo w stopę. Dlaczego pan powiedział o tym? Bo jestem komikiem, bo mogę. My mamy absolutnie immunitet do tego, żeby nie bać się tego, że możemy powiedzieć jedno albo drugie. Ale pamiętaj, że dalej, wiesz, jest ten paragraf, i to kilka zresztą, w kodeksie karnym, który i za pomówienie, i za obrazy uczucia religijnych, co jest jeden z moich ulubionych paragrafów, i za to poprzednie, czyli za pomówienie, odpowiadał Szymon Majewski chociażby za panią Danutę Cholecką. Ale wiesz, no pomówienie, no to jest, kurwa, pomówienie siłą rzeczy jest przygięciem w którąś stronę. Tak. I chodzi o to, że dopóki to robisz w granicach rozsądku... Tak, czyli nie oskarżasz kogoś o przestępstwa też. No bo na to przykład jest... tak. Chodzi o to, że no, nasze granice... To jest śmieszne też, nie łóżmy. Jakbyśmy teraz na przykład wymienili czyjeś nazwisko... No to spróbujmy. Artur Kurasiński, złodzieju. Tak. A, bo to koleś, do którego kiedyś pracowałem, pisze mi hajs. No dobra, ale to nie jest, wiesz, to nie jest żadna jakaś, to nie jest śmieszne, to jest kurwa kryminał. To nie jest pierwsza nieśmieszna rzecz, jaką powiedziałem w życiu. Nie, ale wiesz, odpowiedzialność stojąca rzeczywiście na dziennikarzu jest inna, bo to jest jednak ale... mimo upadku tego zawodu. Tak, prawda? Tylko że teraz właśnie pytasz, czy my, komicy, tak naprawdę możemy wejść w buty dziennikarzy, bo o to pytasz, no, siłą rzeczy. Do tej pory dziennikarze mieli patent i monopol na to, żeby przedstawiać rzeczywistość, a teraz okazuje się, że dziennikarze, no niestety, ale w większości muszą siłą rzeczy opowiedzieć się po którejś ze stron. Spróbuj powiedzieć, że jesteś symetrystą. To jedna i druga strona, wiesz, obrzuci cię kamieniami i chuja będzie z rozmowy. A my możemy być z każdej strony i po środku, i dla nas te granice, my w obrębie swoich granic możemy więcej niż dziennikarze w obrębie swoich granic. No tak, tylko pamiętaj, że z czego innego jesteśmy też rozliczani, prawda? Więc naszą, ale właśnie z czego? Walutą jest śmiech, nie jest informacja i nie jest zaufanie. No tak, tylko że przy okazji tego śmiechu my jesteśmy w stanie i możemy, nie wszyscy z tego korzystają. I to jest to, o czym rozmawialiśmy przy Jimie Jeffriesu. Naszą walutą i naszym efektem końcowym ma być śmiech, jasne, tak. Że tak. Dlatego nikt nas nie będzie rozliczał z tego, że nie poruszyliśmy danej albo innej kwestii społecznej, bo to nie jest nasz interes. Jeżeli przy okazji tego śmiechu poruszymy jakiś wątek i jakąś kwestię, no to zajebiście, tylko że mamy o tyle luz, że mamy dużo więcej możliwości i mniej hamulców. Jedyno, zgadza się. W tym wypadku trzeba mówić o po prostu takich osobnych porządkach, które no, też żyjemy w takim świecie, gdzie właściwie te granice są rozmyte już między rozrywką, informacją, reklamą. To wszystko jest takim, jakimś takim jednym wielkim amalgamatem i przyznam, że zaczyna mnie to trochę też przygnębiać. Ale czy jest powrót do świata takich jasno wyznaczonych granic? Też nie, więc trzeba się po prostu dostosować. Nie będzie, dlatego że teraz wiesz, każdy z kamerką internetową może być dziennikarzem, każdy z smartfonem. Byłem miał samochód i marynarkę. O nie, 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 nie musi, nie musi, nie musi. Bardzo mi się podobało, jak właśnie pan Kuźniar chyba przeprowadzał rozmowę zdalną w samochodzie i z kimś po prostu przez Zooma i ta osoba była wlepiona na... Pamiętam. Bo... Co to kurwa było? I tutaj wielkie gratulacje dla jednego z posłów, już nie pamiętam której opcji, który sobie jechał na rowerze. Bo stwierdził, że na chuj ma być w tym programie. Ale się przemieszczał, a więc dynamika została zachowana. Tak, bo oni gdzieś muszą jechać, bo jak wiemy z ostatnich chociażby materiałów nagranych przez Samuela Pereira dla TVP ze Stanów Zjednoczonych, jak jest seta, to trzeba chodzić. Po pierwsze trzeba chodzić, a po drugie przemieszczanie się stwarza iluzję tego, że fabuła i akcja posuwa się do przodu. Ja miałem jakiś pomysł taki na sketch, gdzie właśnie jest reporter, który kompletnie nie wie, jak działa ujęcia i zawsze wychodzi poza nie i zaczyna gadać gdzieś, i oni nie mogą go nigdy uzmiejscowić w jednym miejscu. Czekaj, to kiedyś... To ty czy Jacek Stramik? Bo kiedyś był taki projekt z reporterem, komikiem, kurwa, to chyba był Jacek Stramik. A gdzie był Jacuś? Właśnie teraz nie mogę sobie tego przypomnieć, mam tylko, wiesz, taką stopklatkę, że był reporterem w terenie, korespondentem. No myśmy kiedyś nagrali jedną rzecz, ale to z... Zupełnie nie pamiętam. W ogóle ile jest tych rzeczy, które są gdzieś ponagrywane, tego nigdzie nie ma. Mam nadzieję, że połowę spłonie, bo kurwa, jak się tak zastanowić, to wiesz. Myśmy byli razem na tym spotkaniu YouTube'owym i tam sobie nagrywaliśmy wspólnie. Nie wiem, czy pamiętasz. Nie pamiętam właśnie. 100 tysięcy lat temu dopiero przyjechałem do Warszawy, co swoją drogą jest też twoją zasługą, bo ty mi tu pomogłeś znaleźć robotę. Zaraz pociąg. Tak. 13:20 z Wrocławia. Bez termosa bym się zajebał tam, wiesz, jakbym wsiadł.
No właśnie, ale słuchaj, to kurwa, nie wiem, tyle żeśmy poruszyli tematu, że teraz właściwie nie wiem, do którego wskoczyć, bo to powoli żeby nam się klamry kończy zamknąć, czas. Tak, żeby to wszystko było eleganckie, bo najważniejszym elementem, jakim staram się podtrzymać w tych rozmowach, jest to, żeby było sprawnie. I merytorycznie. No, jasne, nie? No to jest właśnie ta filozofia, że jeżeli coś robisz raz na jakiś czas, to niech to będzie porządnie. Tak. No dokładnie. Dlatego też nigdy nie zostanę narkomanem, bo gdybym miał być narkomanem, to byłbym skazany na średniej jakości narkotyki często. Ale po co? Często, tak. To bez sensu. Doug Stanhope mówił, trzeba mieć eksces w umiarze, czyli jasne, jak jesteś na przykład osobą, która lubi chlać, spoko, raz na miesiąc zapierdol się dobrym alkoholem, wywracaj się i tyle. Musisz skorzystać z prostytucji. Dobra, ale nie codziennie chodzisz tam na chłopów czy na kobity, tylko raz na miesiąc i tacy ogoleni, ładni, tych wypadacy. No to inaczej podał, ale mnie... Oczywiście, ale jest sens został zachowany. Ogoleni. A nie, kurwa, wiesz, jesteś gdzieś tam za 50 zł. Okej. Z tą prostytucją nie do końca mi się zgodził, ale... Tak, myślisz, że jednak warto lepiej często, a no nie ważne. Jest taka pani Jola, która chodzi pod blokiem. No, to jeśli to jest, wiesz, no, trzeba lokalnie wspierać. Wspierać lokalny biznes, szczególnie teraz, kiedy tyle firm upada. Tak, poza tym nie podoba mi się też to, że często w stand-upie jest, wiesz, o, coś tam dziwka, kurwa, i tak, chłopie, ty... Zawód, który ty wykonujesz, nie jest przesadnie wyżej na jakiejkolwiek. Ja bym go postawił na tej samej mniej więcej poziomie. A czasami dostarcza jeszcze mniej przyjemności. Dokładnie. Jest również formą sprzedawania się za pieniądze, więc trochę szacunku, bo praca, tak zwany sex working. Ciekawe, czy dziwki też tak mają. Siedzą i tak. Że siedzą i mówią, ten stand-uper, pfu, kurwa. Śmieć, ale a jedna tam broni, mówi, nie, słuchaj, poczekaj. On też zarabia na życie. Był względnie trzeźwy, nie zżygał się. Nie przeszkadzał w trakcie. Tak, siedział w rogu i kurwa scrollował Facebook. Nie zagadywał, jak było. Ty, no bo to, ale to wiesz, jeżeli, no nie wiem, jak przynajmniej, w, no u nas też, to jednak mimo wszystko to jest środowisko, które trochę żyje z takiego, chociażby opowieści o półświatku, rzeczach takich nie do końca legalnych, trochę na granicy i wiesz, nie widzę powodu, żeby na przykład poniżać osoby, które zajmują się jakimś tam zawodem, bo tak myślę, kurwa, wiele wam zawdzięczam. Ale widzisz, no to jest właśnie to, o czym mówiłem, czyli przykładanie swoich norm do reszty świata. Dlaczego miałbym, wiesz, patrzeć na prostytutkę pod kątem swoich własnych norm? Jeżeli ona ma inne normy społeczne i nikogo przy tym nie krzywdzi, niech sobie żyje jak chce. Tak jest. To jest zresztą normalna praca, moim zdaniem. Trochę oczywiście pojebana, tak, no. Ale wiele jest innych. Sex working. O, stary, jest masa bardziej pojebanych pracy. Na przykład koleś, który chodzi po ulicy, stół dmuchawał do liści. No kurwa, wyobraź sobie, zimą. To chuj z tym, że zimą. Mówię teraz całkowicie poważnie, jest jesień, leżą liście i on przechodzi stół dmuchawał, po czym odchodzi trzy kroki dalej i te liście wracają na to miejsce. Jaki jest sens jego bytu? Ja już ci mówię, on obraził greckich bogów i to jest jego kara. No to musiałby je zgrabiać pod górę, to jest jeszcze... Jeszcze inny motyw. Na górze czeka skarabeusz z wielką kupą gnoju. To jest tak polskie, że on powinien mieć w tej dmuchawie, wiesz, hymn, żeby mu jeszcze grał. No, robisz coś bez sensu i robisz to jeszcze raz po to, żeby zobaczyć, że to nie przyniosło żadnego efektu. Tak. To tylko, żeby zamknąć. Mówię, sex working to jest normalna praca, albo jak to mawia moja dziewczyna, sex not working. I to tyle. Nie, ale a propos tego koksu, ja miałem koszmarne doświadczenie z koksem. Raz go przechlałem, co jest ogólnie nieprzyjemną, co oznacza też, jaki to był koks, jak jesteś w stanie go przepić bez żadnego problemu. A drugi raz, i to nie żartuję, byłem na openerze, zapierdoliliśmy ściechę i poszedłem spać. To był taki towar. Ja kiedyś po pigule poszedłem tańczyć. No to wiadomo. No, to no jest... wiem, to był teraz głupi żart. Ale jeżeli mielibyście się czegoś nauczyć z dzisiejszej rozmowy, że na narkotyku nie wolno oszczędzać, bo to wróci do ciebie w straszny sposób. Ale tak samo po prostu rozsądnych ludzi nie jesteś na tanie rzeczy. Tak. Jest stare takie powiedzenie, jestem zbyt biedny, by oszczędzać. No tak. Wbrew pozorom ma to Jasiek Borkowski. Pozdrowienia, Jasiek, kocham cię. Akurat nie. Jasiek ma wspaniałe nawyki, ale on zresztą teraz już jest czyściutki, elegancki. Zresztą też, kurwa, unikam tego. I co ciekawe, przy tym nie stracił za dużo ze swojej osobowości. Co? Nie, właśnie. Bo wręcz zyskał.
wiele osób, które ma czasami problemy z używkami, różnej już prominencji, to myśli, że jeżeli wyłączy to z równania, te swoje używanie, to straci to, co sprawiało, że rozśmieszali ludzi albo dawało im to satysfakcję, ale to wbrew pozorom jest zwykle tylko jakiś tam inhibitor, nie? Tam, o, zajaram jointa, albo mam kurwa dobre pomysły. No, jeżeli nie masz ich na trzeźwiaka, to wypierdalaj. Nie, mało tego, potem wszyscy i tak dochodzą do wniosku, że te wszystkie pomysły wymyślone, wiesz, podczas jarania są okane dupy po tym. Tak, no. Tak. Ja kiedyś miałem sytuację, gdzie dawno, dawno temu, a to wiele lat, bo ja niestety nie mogę za bardzo marihuany palić, zjerałem się tak, że w pewnym momencie o 7 nad ranem doznałem objawienia, ale takiego, że zrozumiałem, czym jest życie, jaki jest sens naszego istnienia. Tak. I byłem tak kurwa szczęśliwy, poszedłem spać, obudziłem się rano i nie pamiętałem, jaki jest sens życia. Byłem tak wkurwiony i do dzisiaj nie mogę sobie przypomnieć. To jest dokładnie ten sam, jak co jeden odcinek Strefy Mroku, jak tego. Jak ten typ, co mógł sobie siedzieć i poczytać książki i zbił okulary. Dokładnie na samo sytuację. No, tutaj historia była bardziej mroczna. Nie, ale tylko żeby zamknąć. Nie wiem, czy pamiętasz też. Sorry, że mnie tak się zebrało na wspominki, ale to chyba ten szeryf działa, bo kurwa. To jest w ogóle. Sheriff talking. It's not me, it's sheriff talking. Ale. W ogóle, kurwa, wyobrażasz sobie szybkiego Lopeza tego zapierdolić jeszcze? To już jest najgorsze, kurwa, klimat. Przebić to kluczem. Serce ci siądzie. No nie, ja w ogóle nie lubię energetyków. I ja nie powiem, mogę. Że... Ja w ogóle zauważyłem, że jeżeli mam w jakikolwiek sposób pracować aparatem mowy, to nieważne, czy to jest rozmowa, po prostu rozmowa, czy to jest wyjście na scenę, lachy, tak? Czy robienie to nie mogę w żaden sposób pić energetyku, bo mi się wtedy oddech tak spłyca, że wiesz, jakbym... Jakbyś tusipektu zapierdolił ze starka. Ja kiedyś zajebałem 12 tusipektów, bo nie wiedziałem, ile się tego łyka. Jezus Maria, jakby mi ktoś odwrócił w płuca na lewą stronę. Tak przejebane gówno. Termofor, kurwa, tam. I muszę sobie przypomnieć. Kurwa, nie oddychałem minutę. Nie ma żartów. No nie, nie. Przyznam, że teraz mam problem, bo ja w sumie nie chwilkę mam odpoczynku alkoholu i jak piję sobie teraz jakieś tam bezalkoholowe piwo, to te, które smakuje jak piwo za bardzo, to mnie tak nie cieszy, bo mi od razu przypomina, wiesz, żebym się jednak napił prawdziwego. Więc wolę jakieś takie mega sztuczne, takie, nie wiem, czy czujesz w ogóle jakieś takie jeszcze jakąś zależność od tych, od jakichś tam rzeczy. Ja nie rozumiem idei w ogóle, wiesz, piwa bezalkoholowego. Aha. Ponieważ ono nie smakuje jak piwo. Ja bardzo lubię smak piwa, uwielbiam. Tak. Szczególnie wiesz, jeżeli chcecie się pić, jest letnie popołudnie i możesz sobie łyknąć jakiegoś pilsa albo lagera. To jest jedno ze zdań, które rozkrawa serce każdej matki. Uwielbiam smak piwa. No bo uwielbiam. I teraz wiesz, i teraz przerzucenie się na piwo bezalkoholowe, które smakuje, wiesz, jak jakiś wyciąg z dykty, no to ma z piwem wspólną tylko nazwę. Wiesz, najbardziej mnie bawią ci ludzie. Te żywcowe, one są kurwa takie pyszne. Chuja tam pyszne. Nie wiesz, o czym mówisz, albo nie lubisz piwa. To nie pierdol taki głupot, że te wiesz, żywcowe ale i tak dalej, bezalkoholowe. Nie, no. Nie, trzeba się też. Ja wkurwiałem ci wszyscy anonimowi alkoholicy. Dla mnie to jest. Tak jest, kurwa. No nie potrafisz się podpisać nazwiskiem pod swoim alkoholizmem, to nie mów o sobie alkoholik. Tak, no to jest tak. Ja jak coś robię, to jestem dumny. Na sam koniec z twarzą. No wiadomo. No nic, to szeryfy trzeba zapierdolić. Słuchaj, bo już się robi też godzina, powoli będziemy chyba przymykać. Nie, bardzo się cieszę, że mieliśmy okazję pogadać. W sumie dosyć konstruktywnie na tematy takie, śmakie i usmaki. To prawda. Serio, kurwa, mam kłopot z mówieniem od tego napoju. No mówię ci właśnie, że to tak działa. Ja nie potrafię tego pić, bo potem nie potrafię mówić. Kurwa. Ale pozdrowiliśmy paru ludzi, także... Tak, name checking poleciał, wszyscy byli. A na sam koniec zwyczajowo ci chciałem zapytać o jakąś rekomendację z literatury. Może być też komiks, bo w sumie to też, nie wiem, czy wszyscy wiedzą o tobie, że zajmowałeś się recenzjami komiksowymi. To tam hobbystycznie. Nie, zawodowo. No właśnie.
bo z tego można wydaje wychodzić. Mi się, że najgorszą rzeczą, jaką mógłbym zrobić sobie w życiu, to zostać recenzentem. To jest po prostu... Ale byś był śmieciem, no. Nie obraź się, śmieciem, ale... kurwa. Chodzi o to... Twój dom trzeba by było bombardować regularnie. Jeżeli... Albo, wy, albo krytykiem karaczą. Filmowym. O Boże. No, także co mogę polecić? Wiem, czego nie polecić na przykład. Tak. Mogę nie polecić Wielkiej Historii Marvela, bo spodziewałem się po tej książce bardzo motywującej. Zbiorcze wydanie? Co to jest? Wiesz co, to jest taka gruba cegła, okay. która opisuje wydawnictwo Marvela od jeszcze zamierzchłych czasów, tak. zanim jeszcze powstało. Tak, tak, tak. Natomiast tak. problem polega na tym, że na każdej stronie jest kurwa 15 nazwisk, które tak. nic mi nie mówią i to jest mordęga straszliwa. Ale dobra rzecz. Tak. I to było akurat o tyle ciekawe, że musiałem się do tego przekonać, a jak się przekonałem, naprawdę się wkręciłem mega. Batman rok setny. Mhm. To jest, nie chcę wam mówić to tutaj nazwiskami, bo nie pamiętam, to jest rysownikiem, jest taki dosyć niezależny koleś, mhm. o bardzo meksykańsko-hiszpańsko brzmiącym nazwisku, chyba jest w ogóle Meksykaninem. Ale Di Bermejo może? Nie. Azareta? Nie. No to nie. Teraz sobie wygooglujemy. I kiedy na początku otworzyłem i zrzuciłem okiem na ilustrację, stwierdziłem, kurwa mać, to co ten w ogóle zbezcześcił Batmana? Zrobił tak. z niego jakiegoś dziwną postać bardzo. No, no, no. Natomiast to, jak on prowadzi narrację za pomocą ilustracji, Aha. w których nie ma dialogów, jest wyjebane. Wkręcasz Aha. się i nagle przełączasz się na film. Jasne. Przełączasz się na film, który jest mrocznym thrillerem i koleś za pomocą kurwa ilustracji prowadzi cię w taki sposób, że jesteś kręcony niesamowicie, bardzo polecam. I to też jest po polsku wydane? Czy tak, to jest wydane po polsku. Villa Ruba się nazywa koleś? No, to w każdym razie, Batman rok setny, bardzo dobra rzecz. Fabularnie, no to okej, okay, no tam trudno jest sprzedać jakąś gigantycznie zagmatwaną historię. Fabularnie to jest, Batman ma urodziny setne. Tak jest. I nie wiedzą, co mu kupić. I co mu kupić? Dzięki co mu Bogu życzyć? Jest on Cyber Monday. Ma. On wszystko ma, słuchaj. I to... Batman na Cyber Monday, ale... O nie. Tak, faktycznie, wydawnictwo Egmont. Jeśli chodzi o samą historię Marvela i DC, to chyba bardziej mi poleci tutaj... Są dwie takie książki, jedna się nazywa Mordobicie i właśnie pokazuje takie trochę przepychanki między tymi dwoma. Oraz, a druga to jest Marvel vs. DC, tak się nazywa. Obie są wydane też po polsku. Okej, okay. To co mi przyszło do głowy, to to, że trzymam kciuki, bo dawno, dawno temu poznałem Terry'ego Pratchetta. Tak. No jakbyś tego, teraz go poznał, to byłoby podejrzane. I wtedy przy okazji podpisał mi książkę. Wow, no, zajebiście. Tak, zajebiste. I tylko, że ja nieopatrznie wtedy spotykałem się z dziewczyną. Sorry, nie obraź się, ale mam tu ze sobą otwierać to takie gryzmoły. Ja to w ten sposób załatwiłem sobie, słuchaj, emeryturę, ale to za chwilę. Chodzi o to, że podpisał mi tę książkę i ja nieopatrznie wtedy pożyczyłem ją bratu dziewczyny, z którą się spotykałem. Okej. Okay. I to było 13 lat temu. Holy shit. I ja chcesz jakiś... wykorzystać tę dzisiejszą audycję do skontaktowania się z tym. Ja skontaktowałem się. Chodzi o to, że przez wiele lat próbowałem się kontaktować, ciągle coś było nie tak. Tak. I teraz miałem takie przeświadczenie, że o Boże, tak piękna pamiątka przypadła. Ona się nie wybudziła ze śpiączki jeszcze, to może do tego. I udało się, w poniedziałek się mamy... Co ty dajesz? Znaczy nie, poczekaj. Za 3 dni mamy się spotkać, tak na razie jest termin wyznaczony i okay. mam mi odejść tę książkę. Ale a propos takich akcji, kiedyś... O 14 w sądzie rodzinnym. Kiedyś przeprowadzałem wywiad z Grzegorzem Rosińskim. Wybitny rysownik. I najfajniejsze jest to, że koleś jest przesympatycznym dziadkiem, który jest odklejony od rzeczywistości. Tak. Bo usiedliśmy, nagraliśmy wywiad i w międzyczasie dałem mu, album do podpisania. Tak. To był Zemsta Hrabiego Skarbka. Fenomenalna rzecz, tak. bo co ciekawe, wiele kadrów to są namalowane na płótnie obrazy. Jasne. I on z tego złożył komiks, który jest Kurde. Fabularnie jest jak najbardziej spoko, ale pod kątem jego ilustracji to rozpierdala. I dałem mu... Tu masz, jest Villa Rubia, ale to Paula Pope'a jest. Tak, Paul Pope, ale rysownik, ten Batman rok setny, Villa Rubia. I dałem mu jeden komiks, on narysował tam, w ogóle narysował postać, no nie? Plus, wow. I drugi, bo to jest dwualbumowe wydawnictwo. I to jest moje pierwsze zabezpieczenie na emeryturę, bo jak umrzę, już niebawem, bo to już ma swoje lata, tak. to będzie trochę warte. A druga opcja, kiedyś napisałem sketch z kumplem. I słuchaj, i przetłumaczyliśmy to na angielski, bo prowadziłem spotkanie z Monty Pythona, to był z Johnem Cleese'em. Tak. O kurwa. Tak. Zajebisty typ, przekochany, przesympatyczny. Przeprowadzałem z nim wywiad przy okazji premiery czegoś tam i przyjechał do Polski. Mm-hmm.
I ale to było jeszcze w tym, w Polsacie, czy w Vivie wcześniej? Nie, w MTV. MTV, przepraszam. Nie, kurwa, w Empiku. Bo ja wtedy prowadziłem tam spotkanie takie autorskie. I powiedziałem mu, że tutaj, a mam tutaj taki skeczyk sobie napisałem, czy mógłby pan tutaj podpisać tak na szczęście? Tak. I on podpisał i teraz, kiedy umrze, będę mógł powiedzieć, że to był ostatni skecz, który napisał. Zajebiście. Prawda? Tak. Emerytura ile? $1,000,000 minimum. Minimum. Jeszcze mam najlepszy pomysł. Zabij ich obu. I wtedy jeszcze one zyskają jeszcze większą wartość. Ponieważ... Tak. No. A to nie jest też tak... Zabij ich tym dziełem! Tak, ładnie. Rosińskiego zabić tym albumem. Tak. Jezus Maria. Stary, wiesz, jak to by miało To jest wartość? Genialne w swojej prostocie. Tak. W ogóle nie brzmi jak coś, co by Joker. Nie, no to nie brzmi jak coś skomplikowanego przede wszystkim. Tak jest. Słuchaj, bo tu mam połączenie przychodzące od mojej ukochanej, jak ona już wyczuła, że się za dobrze bawię. Nie, tak nie jest. Nie powtarzajmy głupot. Oczywiście, że tak. Jest odwrotnie. To jest rzeczywiście w ogóle teraz trzeba przyznać, że te nowe komiksy polecam też, jeśli ktoś siedzi, ale on po polsku jeszcze nie jest wydany, ten Dark White Knight, tak się nazywa, to Azzarello akurat zrobił. Naprawdę fajna wersja historii Batmana, bo to jest jakby reimaginacja kolejna. To jest właściwie fajne w tym zawsze. Nie? Nie wiem, czy ciebie też to ciągnęło, że jest coś takiego jak kanon i jest jednocześnie cała ta miliard tych... Ale oczywiście, że tak, zwróć uwagę na to, że w ogóle Batman jest, wydaje mi się przynajmniej, że Batman jest takim świętym graalem dla twórców od momentu, kiedy Frank Miller się zabrał za niego i pokazał, że można daną postać, która od początku do końca jest wykuta, przedstawić na zupełnie nowy sposób, jednocześnie pasując i wpasowując się w cały ten kanon, to każdy próbuje to zrobić i z różnymi efektami. Zamysł w ogóle, że w zmyślonych historiach jest coś, co jest prawdziwe i nie można, jest coś, co jest niezgodne z tą prawdą, jest dla mnie absolutnie fascynujący. I jeżeli trochę tego nie, jeżeli ktoś nie kuma tego, jak, co to znaczy, że Batman nie zabija, przecież on jest wymyślony, to się nie dogadamy. To jest, są pewne elementy, które są fascynujące. Oczywiście nie biorę tego, wiesz, w całości mówię, tak, dokładnie, Batman istnieje, tylko mówię o tym, że w micie Batmana są pewne elementy, które są spójne i jeżeli pojawia się historia, która jest niespójna, musi mieć powód. Ale to chodzi o to, że jeżeli ktoś chciałby pokazać Batmana, który rzeczywiście zabije, to ma to uzasadniać, czy że nie musi tego robić? Nie, to wszystko jest dozwolone, ale sam koncept, że istnieje, wiesz, wynikający z tego lodowca, który rósł przez lata za sprawą tego, że Batman już ma 80 lat ponad, to więcej nawet chyba. No, 39. Rany goście, to jest 80 już. Wow. No w ubiegłym roku. Mógłby być powstańcem. Tak, no. Kolumbem był pierwszy. On przerwał edukację, a potem pod Operą Narodową, jak wychodził z krakowiaków i górali, to mu zastrzeli z pracy rodziców. I kto był jego głównym przeciwnikiem? Ten, jak się nazywał? Kurwa. Stańczyk. Tak, Stańczyk. No cóż, lepiej nie będzie. Dobrze, dziękuję ci bardzo. Moim gościem był oczywiście Karol Mazalewski. Dziękuję ci bardzo, poznałem wszystkich. A to było nieporozumienie.